Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Środa, godzina 20, to jest idealna pora, żeby po raz kolejny spotkać się i porozmawiać na O Żużlu. Piotr Kaczorek, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną odsłonę programu Kolegium Żużlowe. Dzisiaj, jak być może już Państwo mieli okazję zobaczyć, wszyscy gdzieś jakieś czarne elementy mamy. Tak stwierdziliśmy, że to zawieszenie kolejarza Rawicz wymaga radykalnych środków, dlatego stąd ten dress code. Ale tak zupełnie poważnie, nie będę dzisiaj w tym programie sam, bo są ze mną znakomici goście. Po mojej lewej stronie ekspert Canal Plus Sport, który spokojnie mógłby mieć na nazwisko Copperfield i bynajmniej nie chodzi o jego umiejętności związane z magią i iluzją. Patryk Walitowski, dobry wieczór. Dobry wieczór, rozumiem, że tutaj kolega Kaczorek do mojego kopra pieje. Dokładnie tak. Dalej dziennikarka Canal Plus Sport, która gdyby nie praca w Canal Plus, to myślę, że spokojnie znalazłaby zatrudnienie w jakiejś agencji wywiadu, bo dzisiaj wiele osób obdzwoniła, dużo informacji ma w rękawie, także będziemy z ciekawością się temu przysłuchiwać. Julia Pożarlik, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. I dziennikarz sportowy, który wydaje mi się, że jako jedyny dziennikarz sportowy, nie wiem, czy nawet może nie na całym świecie, miał okazję przeprowadzić wywiad, w którym była mowa o na przykład podrywie na drift, o obsesyjnej miłości, czy o kształcie pośladków. Mateusz Puka, WP Sportowe Fakty. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór, cześć. A mówią, że w żużlu dzieje się dużo, więc jak się okazuje, nie tylko w żużlu. To prawda. Ty właśnie, wczoraj miałeś okazję zadebiutować w nowej roli i skomentowałeś w 11 meczu Ligi Szwedzkiej. Jak ci się podobało? No, jest to stresujące i nie sądziłem, że aż tak absorbujące, więc mam wielki szacunek dla wszystkich, którzy komentują, ale podobało mi się bardzo. Czy zobaczymy cię częściej w takiej roli? Zobaczymy. No, ja bym bardzo chciał oczywiście, ale już zobaczyłem, że to jest jednak coś innego niż tylko siedzenie, pisanie tekstów. 2 godziny w pełnym napięciu, nie ukrywam, delikatnie się spociłem nawet w trakcie komentowania, więc no, było to wyzwanie. Mam szacunek, jeżeli ktoś popełnia błąd w czasie takiej transmisji, to wiadomo, że wynika to z tego, że po prostu dzieje się bardzo dużo. A teksty na Twitterze mówiące o tym, że lepiej się ciebie słucha niż czyta, ubierałeś jako komplementy czy obelgi? Tak, no, też bym taki komentarz napisał, więc nie mam z tym problemu żadnego. Dobrze, Patryk, ty no, byłeś w tej roli współkomentatora w Łodzi. Jak ci się podobało na finale indywidualnej Mistrzostw Polski na łódzkiej motoarenie? No bo widowisko chyba dojechało na ten stadion. Nie, no oczywiście. Zresztą już przed zawodami chodziły głosy, że tutaj będzie dobre ściganie. Tor też świetnie przygotowany. No i zawodnicy. To można było się spodziewać tego, że będzie dużo ścigania i tak też się stało. Więc no zawody bardzo ciekawe. Może gdzieś pod koniec już tego ścigania było mniej, ale to też wynikało z tego, że nawierzchnia bardzo daleko się odsypała i ale do pewnego momentu oglądaliśmy naprawdę fajne zawody. Julia, wiemy, że do Łodzi ten finał, no tak można powiedzieć, na spadochronie przyleciał gdzieś z Krosna, gdzie 2 razy nie udało się tego finału odjechać. Ostatecznie w Rzeszowie, w Pile i w Łodzi oglądaliśmy te finały Canal Plus Online indywidualnych Mistrzostw Polski. Jaki kalendarz widziałabyś w przyszłym roku? Utrzymałabyś te 3 obiekty, czy może poszukałabyś czegoś nowego? No bo wydaje się, że Łódź jest takim punktem na żużlowej mapie Polski, który powinien chyba takie duże imprezy dostawać częściej. Pytanie, co z pozostałymi 2 imprezami Canal Plus Online i MP. Sam Rzeszów też był bardzo ciekawy. Też miałam tam okazję akurat pracować przy tej rundzie. Też było ciekawie, ale rzeczywiście runda w Łodzi była kapitalna. Bardzo fajne ściganie, fajnie się zawodnicy zaprezentowali, więc chyba myślę, że Piłę ewentualnie by można było wymienić na inny obiekt. Trochę nie wiem na jaki, może rzeczywiście ten Tarnów byłby dość ciekawą opcją. Albo na przykład Opole, bo widzieliśmy przecież tam ciekawe zawody z Złoty Kas. Albo Opole, dokładnie, tylko że tam chyba nie ma tego oświetlenia, prawda? Więc tak. No ewentualnie, ale rzeczywiście Opole, Tarnów dałabym szansę. Mateusz, wiem, że ty też byłeś na tych zawodach. Lepiej jednak śledzić żużel na stadionach czy przed telewizorem, bo wiemy, że ty raczej częściej przed telewizorem niż na stadionie. Jest zupełnie inaczej, jest dużo lepiej czy nie? Nie, dobrze się przyjechać parę razy na żużel, ale no, z racji tego, że wykonuję taki zawód, jaki jest i podchodzę do tego poważnie, to jednak zdecydowanie łatwiej mi działać z domu i jestem przekonany, potem też się utwierdziłem, że jednak więcej jestem w stanie uzyskać informacji będąc w domu u siebie, ale też mam bardzo ciekawe wnioski po tej Łodzi, bo fajnie było odwiedzić ten ośrodek i
ta runda indywidualnych mistrzostw Polski pokazała, że w Łodzi jest klimat na bardzo dobry żużel, na żużel na najwyższym poziomie, nawet na Ekstraligę. Niektórzy mówią, że było mało kibiców, ja się z tym nie zgadzam, bo jak na poniedziałek, taką nieżużlową, nieżużlowy termin, no to... Ale poniedziałek, godzina 19, to wydaje się, że już raczej większość kibiców, oczywiście nie wszyscy, bo wiemy, że różne są systemy pracy, ale wydaje się, że jednak większość kibiców gdzieś już te prace zakończyła. Ale czy śmiem zaryzykować, że 6 czy 6,5 tysiąca nie byłoby kibiców, nie wiem, w Częstochowie na przykład. Myślę, że jednak mimo wszystko kibice by nie przyszli na finał indywidualnych mistrzostw Polski w Częstochowie, czy w kilku innych ośrodkach, chociażby w Grudziądzu. To znaczy, że prawie cały stadion w Grudziądzu musiałby być wypełniony. No oczywiście możemy je gdybać, ale moim zdaniem dalej to jest 6-6,5 tysiąca na zawodach sportowych. To jest bardzo dobry wynik. Jak porównamy to do siatkówki, no to wypełniona hala, torwar wręcz po brzegi na przykład w Warszawie, więc mówimy o fantastycznej frekwencji. Ale z drugiej strony też mówimy o imprezie na najwyższym szczeblu krajowym, więc tutaj też oczekiwania co do frekwencji. Wydaje mi się, że tych kibiców, którzy stoją po stronie, zresztą też do nich się zaliczam, którzy stoją po stronie, że ta frekwencja mogłaby być lepsza, no są zrozumiałe. No, co jest lepszego, jeżeli chodzi o te krajowe czempionaty, niż Kanapus online, indywidualne mistrzostwo Polski? No wiemy jednak, że w żużlu hierarchia jest dosyć jasna. Dla polskich kibiców zawsze oczywiście runda Grand Prix jest najważniejsza, ale tuż jest liga. I to są dwie najważniejsze imprezy dla polskich kibiców. Wszystko inne jest zdecydowanie z tyłu. Wręcz jestem w stanie uwierzyć w to, że świetne występy Orła Łódź i jazda o finał i być może awans do Ekstraligi, to byłoby coś, co mogłoby sprawić, że ten stadion się zapełnia regularnie. Ale w każdym razie, jeśli w tydzień, dwa tygodnie byli w stanie 6,5 tysiąca kibiców zgromadzić na trybunach, to uważam, że jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że wiemy, co się działo. To też wpłynęło na sprzedaż biletów, jeśli no, poprzednia runda zakończyła się skandalem. No bo jasno trzeba sobie powiedzieć, że bardzo długo dyskutowaliśmy o tym. Po tym wszystkim pozostał dalej niesmak, dalej nikt nie przeprosił, dalej nikt nie jest winny. A mimo to kibice przyszli całkiem tłumnie, więc ja uważam, że absolutnie. Tak jak powiedziałem, pierwszy wniosek to to, że w Łodzi jest klimat na żużel. Drugim to to, że potworny błąd GKSŻ-u, że przez lata jednak ta Łódź była omijana przy organizacji jakichkolwiek ważnych imprez, bo uważam, że w każdym sezonie przynajmniej jedna porządna impreza powinna się w Łodzi odbyć. Klub stanął na wysokości zadania, więc czy Złoty Kask, czy rundy Impu powinny się odbywać w Łodzi absolutnie. No wiemy też, że w poprzednich latach nie było tak łatwo, jeżeli chodzi o organizację imprez w Łodzi, bo też klub nie zawsze był chętny. Wiadomo, że do takiego tanka trzeba dwojga, trzeba i klubu, i organizatora. Także mamy nadzieję, że ten stadion w Łodzi, tak można powiedzieć, został odczarowany. Czasami w przypadku Igrzysk Olimpijskich się mówi, że ten worek z medalami musi się rozwiązać, to może teraz worek z imprezami żużlowymi tego dużego kalibru w Łodzi również się rozwiąże. Jeszcze chciałeś coś dodać? Tak, jeszcze jeden ten wniosek. Mi podobał się żużel w poniedziałek. Żużel w Polsce, a nie chociażby Liga Angielska. I uważam, że na przyszłość to jest ciekawa furtka. A nie, ale to bardzo się, daleka przyszłość. No właśnie, nie boisz się tego, że jednak jakby było tak, że Liga jeździłaby w poniedziałki u nas w Polsce, to trochę ta frekwencja byłaby jednak zaniżona? Znaczy, nie głównym problemem chyba to jest Speedway Slot System. Wiemy, że poniedziałek to jest termin dla Federacji Brytyjskiej. Trudno, żebyśmy jeszcze dostali, poza tym, że mamy piątki, poza tym, że mamy niedzielę, to jeszcze mielibyśmy poniedziałki. No pytanie, ilu tych zawodników faktycznie występuje w tej lidze angielskiej? Wydaje mi się, że na tylu wystarczająco, żeby zablokować kilka kolejek, możliwość rozegrania więcej niż na przykład jednego czy dwóch spotkań. Wiem przecież, że był pomysł, żeby rozgrywać mecze pierwszej ligi w poniedziałki i przez jakiś czas faktycznie na parę spotkań się odbyło, ale za wiele tego nie było. Zerkam oczywiście na czat, bo jest to program, w którym my tutaj sobie oczywiście w studiu rozmawiamy, ale przede wszystkim czytamy to, co wy do nas piszecie na czacie. Wspominałeś o tym, że liga jest bardzo istotna i na przykład tutaj Maciej Kołsud pisze: cześć wszystkim bardzo serdecznie z Lublina. I cyk, emotikony z barwami, czyli jednak nieważne, czy imp, czy coś, najważniejszy jest motor. Wita się z nami Rafał Martuszewski. Dobry wieczór, Rafale. Pewnie o tobie jeszcze będziemy dzisiaj wspominali. Czy będą dziś transfery pierwszoligowe? Pyta Jakub. Będą, Mateusz? Myślę, że tak. Myślisz, że będą. Julka też coś tam na ten temat się dowiadywała, także myślę, że będziemy tutaj na ten temat również rozmawiali. Kaczor, gdzie masz koszulę? No, jest elegancka polóweczka. Mateusz mnie namawiał, żeby tutaj się jeszcze w garderobie na szybko przebrać, żeby być Robertem Dowhanem, ale stwierdziłem, że nie, że jednak to zawieszenie kolejarza robisz, to jest zbyt poważne. A koszula już była zdjęta z wieszaka. Miała wejść różowa koszula, fryzjer, ale ani to.
Tak, niestety tak wyszło. Zerkam, co jeszcze. Czy będzie gdzieś młyn? Będzie ten młyn transferowy. Co by tutaj dalej? W Ostrowie by ludzie może przyszli. To też wydaje mi się, że jest jakiś taki ciekawy kierunek. Też wydaje mi się, że całkiem fajny tor, jeżeli chodzi o ściganie. Nie wiem, no w tym roku akurat nie do końca. To prawda, ale w tym roku wiemy, że tam była dosypka, były później problemy z pogodą, żeby tor się odpowiednio ułożył. I myślę, że w tym roku runda Impu w Ostrowie raczej nie zdałaby egzaminu, bo tor no, nie pozwala gdzieś tam to prawda. Na walkę, więc jeżeli uporają się z nawierzchnią, to jak najbardziej myślę, że głód takiego finału w Ostrowie na pewno jest. Dobrze, zerkam dalej na czat. Czy tutaj coś jeszcze mamy? Chyba na razie nie mamy. Co z Łofim? Z Łofim pewnie będziemy sobie dalej rozmawiali na ten temat, między innymi na ten temat w dalszej części programu, ale wydaje mi się, że możemy powoli przechodzić do innych wątków. W miniony weekend, poza tym, że powiedzmy taki przedłużony weekend w postaci tych Canal Plus Online indywidualnych mistrzostw Polski w Łodzi, albo jeszcze nie, jeszcze wrócę do tego Impu. Ktoś was zaskoczył na plus w tym sezonie, jeżeli chodzi o cały ten cykl? Ktoś was zaskoczył na minus? Od siebie bym dorzucił na przykład Oskara Pfeiffera, jeżeli chodzi o takie zaskoczenia na plus, czy Jarosława Hampela, bo wydaje mi się, że tak wysokich pozycji tych zawodników przed sezonem byśmy się raczej nie spodziewali. I Przemysław Pawlicki. Myślę, że jego też można dorzucić. Ja myślę, że u Jarka można było się spodziewać jak najbardziej tego, że on będzie w czołówce, bo cały czas jest takie przekonanie, że Jarek gdzieś tam odpala na koniec i robi sobie dobre momenty na kolejny sezon, ale jednak no, biorąc pod uwagę klasę zawodnika, doświadczenie, to potrafi odnaleźć się w turniejach, szczególnie takich jak ten. Przecież wiele lat startów Grand Prix wie, jak się robi punkty w poszczególnych wyścigach i ja bym tutaj jako zaskoczenie pozycji Hampela nie brał. No, ale zerkam na klasyfikację generalną. Jarosław Hampel, czwarte miejsce, za jego plecami chociażby Janusz Kołodziej, Szymon Woźniak, Kacper Woryna czy Dominik Kubera. No, przed sezonem to chyba byli zawodnicy. Ale Janusz Kołodziej był za Jarkiem, ponieważ nie wystąpił w jednej rundzie. No to tak, też jest gdyby, prawda. Gdyby jechał, to myślę, że nie obejrzelibyśmy kogoś z dwójki Dudek-Janowski na podium, raczej wręcz pewny jestem tego, ale no gdzieś tam patrząc, słysząc nazwisko Hampel, zawsze trzeba celować to, że on celuje wysoko, a że forma sprzętowa, bo myślę, że tu głównie o sprzęt zawsze chodzi, jest nie najwyższa. No ale jeżeli ma sprzęt, no to widzieliśmy w Łodzi to, co potrafił robić Jarek, kiedy gra szła o medal, o potencjalne zdobycie tego medalu. Był bardzo skuteczny, wytrzymywał to wszystko tak jak trzeba. I nie było takiego stereotypowego dobrego startu, krawężnika i tak dalej, tylko nie, były też akcje na dystansie. Była walka, więc... Co mogło się podobać? Na pewno, także no Jarek gdzieś tam swoje lata ma, ale jeździć dalej potrafi. Jak wino, Jarosław Hampel. Można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o to szóste miejsce Oskara Pfeiffera, to może nawet nie o to Mateusz się wyrywa. Nie, ja chciałem powiedzieć przede wszystkim o negatywnym takim zaskoczeniu, bo przez całe zawody byłem na stadionie w Łodzi, przez całe zawody zastanawiałem się, dlaczego Mateusz Świdnicki dalej kontynuuje ten sezon. Może to jest kontrowersyjna teza, ale jazda z najlepszymi zawodnikami w Polsce w takiej sytuacji, w jakiej jest Mateusz Świdnicki, bo to nie ma co kopać go, ale no po prostu mu nie idzie, wybitnie mu nie idzie. Wyszedł mu no najgorszy sezon w karierze. Widać, że on nie ma ochoty walki, a mimo to przyjeżdża i jakby dostaje kolejne ciosy. Kolejny raz uświadamia sobie, że nie jest w stanie walczyć. I uważam, że to jest bardzo zła decyzja, że ten zawodnik nie podjął jakiejś radykalnej próby chociażby zakończenia sezonu, wyjechania na wakacje i rozpoczęcia na przykład już od połowy września przygotowań do kolejnego sezonu. Po prostu zamknięcie grubą kreską tego wszystkiego, co się działo do tej pory. Bo no tak jak Adrian Gała to zrobił. Chociażby. To jest mądre, bo jeżeli po prostu nie idzie, widać, że już nie ma nic do wygrania, bo jeżeli byłby na końcu jakiś cel realny do zdobycia, to tak, ale jakby ja nie widzę tutaj u Mateusza Świdnickiego jakiegoś celu, no bo mógłby powiedzieć, nie no, chciałbym zdobyć kilka punktów, no w tym Impie, ale widać było po jego stylu jazdy, bo zwracałem specjalnie na to uwagę, że nie ma szans niestety. On już nawet na dojeździe do pierwszego łuku robił wszystko, żeby rywale pojechali pierwszy, tak, żeby on miał już spokój. Ja to widziałem, nie wiem czy Patryk, ty to też widziałeś? No, widać strach po prostu. Widać, że my siedzieliśmy akurat na górze i ja tak obserwowałem te wyścigi, no to widać jednak zamykanie gazu i robienie wszystkiego, żeby pilnować tych przysłowiowych tyłów, jedźcie, ja poczekam gdzieś tam na prostej, przepukiwanie gazu, takie, no
Ja widzę to na przykład, że zawodnik się boi i to tam nie ma celu zdobywania punktów, tylko jest wystartować, dojechać na czwartej pozycji i tyle. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest brak regularnych startów, małej ilości startów, rywalizacji z zawodnikami, ale no, kiedy przyjeżdżasz na Mistrzostwa Polski, jesteś wśród 16 najlepszych i robisz wszystko, żeby tylko dojechać do mety na czwartej pozycji, nieważne jak, no to to trzeba dać sobie spokój, po prostu, tak jak Mateusz mówi. Gdzieś to zresetować się, spróbować w innym klubie, porozmawiać z członkami teamu, z rodziną, co jest nie tak, gdzieś tam poszukać jakiejś pomocy, no bo to tutaj nie chodzi o sprzęt. Może jest tym trochę winny sprzętu, chociaż patrząc na jazdę, to ja bym upatrywał tutaj, że to jest wina. Na początku mogła być wina sprzętu, tak? Bo ona mogła wpędzić w taką spiralę, ale teraz zawody dla Mateusza Świdnickiego, to nie wiem, zawody w Niemczech gdzieś tam ze słabszymi, dużo słabszymi zawodnikami, ale po to, żeby wygrać biegi, żeby no w końcu coś zwyciężyć. Pytanie, czy właśnie taki kierunek, który obrał Adrian Gała, który w ogóle, chyba z tego co pamiętam, oficjalnie przyznał, że on kończy już ten sezon, że już nie będzie występował i zamiast właśnie jeździć, no bo to też jest takie, trochę chyba tak jest, że zawodnicy, jeżeli jest dobrze, to wszędzie jadą dobrze i wszędzie to że oni tylko wskakują na motocykl, pach, odpalamy, jedziemy, cyk, trójeczka, dwójeczka, wszystko jest fajne, natomiast kiedy jest źle, no to kolejne te zawody, kolejne problemy, jesteś kompletnie pogubiony, nie wiesz jak z tego wyjść, no jeżeli tacy zawodnicy, jak nie wiem, Patryk Dudek czy Maciej Janowski, też zresztą o tym rozmawialiśmy, mają takie problemy, że faktycznie, że nie idzie, że wpadają w taką spiralę, jest coraz gorzej, to pytanie, czy na przykład takie wyjazdy do Niemiec jeszcze by takiego zawodnika nie dobiły. Tylko, że tu myślę, że mogłoby to wbrew pozorom pomóc, bo taka jazda z przysłowiowymi ogórkami, tak? Czekaj, tylko trzeba jeszcze, że złapał kabla, nie? Nie. Może dać jakieś poczucie tego, że jeszcze jestem w stanie wygrywać. Oczywiście to będą słabi zawodnicy, ktoś powie bez nazwisk, nie mają nazwisk, z kim wygrałeś, ale samo to zwycięstwo gdzieś może dodać takiej, może nie wiary, no ale pewności, że jeszcze potrafię wystartować, potrafię wygrać. Taki kierunek też może i bym spróbował, czy coś się ruszy. No, byliśmy ostatnio na Mimpie w Lublinie, Franek Karczewski też. Mm-hmm. No, przekonanie, ja miałem takie samo, że no, po prostu boi się, zamyka gaz, bo widać, że no, zamyka ten gaz, nie chce rywalizacji. I przyszedł jeden wyścig, gdzie no, zaskoczył mnie, bo przycisnął się tak blisko przy bandzie, tak. Zrobił trójkę. I to taką przekonującą. Za chwilę następny bieg, była kolejna następna trójka i to już był całkiem inny zawodnik. Po tym manewrze tak jakby się odblokował i być może tego potrzebuje Mateusz Świdnicki, no ale nie oszukujmy się, no z Bartkiem Zmarzykiem, Maćkiem Janowskim czy Patrykiem Dudkiem on nie ma co szukać gdzieś tam przy bandzie, bo nawet nie jest w stanie się załapać na szprycę. I kolejny chyba każdy występ to tak, jest kolejny i problem pogłębianie kryzysu. Bo on na pewno widzi te komentarze, gdzieś tam przyjeżdża do domu, ktoś na pewno wspomni, znowu 5-0, tak? No bo to, to no, nie dobija, da się o tym dokładnie. Nie rozmawiać. To nie jest tak, że zakończysz zawody, zrobisz 5-0, przyjedziesz do domu i jemy rano śniadanie, jest wszystko fajnie. To siedzi w głowie i takie zawody półamatorskie, to nazwijmy, gdzieś tam w Niemczech, myślę, że mogłyby pomóc przede wszystkim się rozjeździć, wygrać kilka wyścigów, wygrać start. To już by mogło wyglądać inaczej, a jeżeli nie, no to zakończyć, przemyśleć pewne sprawy. A propos jeszcze właśnie tej ligi niemieckiej, tak nawet Szymon Schlauderbach tak w tym sezonie też bardzo ładnie się wybił w tej jeździe w Polonii Bydgoszcz, ale to też jest właśnie może też zasługa tego, że miał tą możliwość jazdy właśnie w lidze niemieckiej, gdzie tej jazdy było po prostu więcej, więc jak najbardziej na Mateuszu na pewno, na pewno wpłynęłoby to na niego pozytywnie. To jest na plus. Na treningu można się ścigać z kolegą z drużyny, ale to nigdy jednak nie wygląda tak. Jednak rywalizacja w turnieju zawodach to nigdy tak nie wygląda, że jeżeli wygrywasz z kolegą na treningach gdzieś, jak nie ma rywalizacji o skład, to wygrasz ten start, kolega przymknie, kolega za chwilę wygra i dopasowujecie się do siebie i swoim poziomem, jeżeli masz na podobnym poziomie kolegę, nie wiem z kim Mateusz się ściga i czy wygrywa, ale no, biorąc pod uwagę jego formę, to miałby problem z juniorami wygrywać. No Mateusz zresztą, ale Puka na ten temat też rozmawiał, że w Krośnie tych treningów nie było w tym roku za wiele, różne problemy z torem, różne problemy. No i to też ma na pewno wpływ, także takie zawody z najsłabszymi zawodnikami, to już jest, to by było coś, bo to trzeba przejechać się na nowej oponie, wystartować, wygrać start, zamknąć, pomyśleć jak pojechać nawet na tym prowadzeniu. I złapać jakieś nowe doświadczenie, nową świeżość, a tak to się brnie cały czas po prostu. I to odstrasza też kluby potencjalne, bo rozmawiałem z kilkoma ośrodkami i
No prezesi mówią, że być może na drugą ligę to jest transfer, który może okazać się absolutnym hitem transferowym, tak? Bo bierzemy zawodnika, który faktycznie jest w dołku i to no, w fatalnym dołku, no ale nie mamy tutaj wątpliwości, nikt z nas, że on potrafi jeździć, że to, no właśnie, to był świetny zawodnik. Młody za mikrofonem na czacie pisze, Świdnicki już jako junior był przeceniany. Nie, nie sądzę. Ja uważam, że jeździł bardzo dobrze i on dalej w drugiej lidze, uważam, może robić dwucyfrówki regularnie. A czy na przykład na jego formę nie wpłynęło też ten rozbrat ze Sławkiem Drabikiem? Może to też miało wpływ na to jednak, jak on jeździ, na to, jak on dzisiaj tą karierę prowadzi, bo może rzeczywiście ten Sławomir Drabik w jego teamie był taką postacią kluczową. Brak mechaników klubowych włókniarza, to kolejna rzecz, więc potrzebuje kogoś, kto będzie nad nim czuwał. Nie wiem, może przenosi na przykład do PSŻ, tu Poznań, gdzie Adam Skórnicki potrafi pracować z takimi zawodnikami, ich odbudowywać i gdyby otoczył go taką opieką mentorską, może wyszłoby z tego coś ciekawego. Ja tak mówię, ja mam dużą wiarę, że w pierwszej lidze nie, ale w drugiej lidze absolutnie Mateusz Świdnicki zasługuje na szansę i może być naprawdę czarnym koniem rozgrywek. Oby tylko znowu ambicja nie wzięła góry i żeby no, nie przecenił swoich umiejętności, bo jeżeli pójdzie do pierwszej ligi, która zapowiada się także bardzo, bardzo mocno na przyszły sezon, to tam też będą pojedynki najprawdopodobniej z Jakim Pedersenem, z Chrisem Holderem i żeby za chwilę się nie skończyło tak samo, bo kolejny słaby sezon, no to akurat w przypadku tego zawodnika, to już no, będzie bardzo blisko końca kariery, więc musi bardzo, bardzo dokładnie przemyśleć te swoje kroki. Dlatego, tak jak mówię, bardzo mnie zdziwiło i cały czas zadawałem sobie to pytanie w Łodzi, po co on tutaj w ogóle przyjechał, dlaczego. I chyba wykonam telefon do Mateusza Świdnickiego, żeby on mi odpowiedział na to pytanie, jaki był po prostu proces myślowy, bo przecież gdyby wydał takie oświadczenie, że chce kończyć ten sezon, to przecież żaden z działaczy GKSŻ tu nie robiłby mu problemów, nie byłoby tak, że zmuszaliby go do przyjechania, nie zmuszaliby go do przedstawienia zwolnienia lekarskiego, no każdy by to zrozumiał. Jeden z użytkowników na czacie napisał, że to być może jest kwestia presji sponsorów, którzy chcą, żeby Mateusz dalej jeździł. Pytanie też, jakie to miałoby... A w Żużlu nie tak wyglądają relacje sponsorów z zawodnikami. To też miałby sens, no bo sponsorom też zależy na pewno na prezentacji na tych zawodnikach, którzy wygrywają, a niektórzy, którzy jeżdżą gdzieś na końcu. Nie, ale to wyjaśnijmy. No, relacje w Żużlu pomiędzy zawodnikiem a sponsorem, zwłaszcza w przypadku zawodnika takiego jak Mateusz Świdnicki, to są relacje przyjacielskie. W Poznaniu, co się dzieje, jak sponsorzy zaczynają rządzić, także myślę, że tutaj jak miałby mieć takich sponsorów, to raczej trzeba się z nimi pożegnać, bo nie mogą sponsorzy naciskać na to, żeby ktoś jechał, kiedy on no nie radzi sobie sam ze sobą, tak? Bo to niebezpieczeństwo stwarza i dla siebie, i dla innych. Więc jeżeli sponsorzy robią takie rzeczy, w co wątpię, no, ktoś zainwestował w zawodnika, ale nikt przed sezonem się nie spodziewa, że będą osiągane takie wyniki. Także to raczej nacisków na jeden turniej w indywidualnych mistrzostwach Polski, żeby on pojechał, bo trzeba zareklamować. Myślę, że nie było, bo i tak tej reklamy nie było. No, Mateusz gdzieś tam jeździł cały czas z tyłu, więc też rzadko był obecny. My komentowaliśmy wyścigi, to często zapominaliśmy, że on tam w ogóle był i bo gdzieś po trzech seriach no, po trzech zerach nawet nie chcieliśmy wspominać, no bo szkoda już po prostu publicznie tego zawodnika gdzieś tam na żywo oceniać, ale no, po występie można zobaczyć, że to był kolejny bardzo słaby występ i trzeba się nad tym zastanowić. Trzeba się na pewno zastanowić. Mateusz będzie miał tego czasu do namysłu na pewno bardzo dużo. My przenosimy się gdzieś z okolic końca stawki Canal Plus Online indywidualnych mistrzostw Polski na wyższy poziom, jeżeli chodzi o ściganie się na żużlu. Przenosimy się do Cardiff, bo też w miniony weekend runda kolejna cyklu Grand Prix się odbyła i wydaje mi się, że tutaj też należą się słowa pochwały organizatorom, zarówno firmie Discovery, jak i też całej ekipie zarządzającej, bo w końcu zarządzającej ze strony FIM, bo w końcu wydaje się, mieliśmy dość ciekawe zawody w Cardiff. Wiemy, że z tymi torami jednodniowymi bywają problemy. No w zeszłym roku Cardiff było absolutnie koszmarnym doświadczeniem dla zawodników przede wszystkim, myślę, a w tym roku oglądało się to naprawdę przyjemnie, włącznie z tym no, momentami wręcz szokującym finałem. Jack Holder, drugie miejsce, no, wydaje się, że chyba niezaleczoną kontuzją. Pytanie, czy to oznacza, że kibice motoru mogą spać spokojnie, bo Jack Holder po tej kontuzji wraca na bardzo wysokim poziomie, drugie miejsce, najlepiej punktujący zawodnik rundy, czy jednak powinna być jakaś obawa o stan zdrowia
tej kontuzjowanej ręki, jeśli mnie pamięć nie myli. Julia, co ty na to? Ja myślę, że też właśnie Jack Holder pokazał, że jest mega walczakiem, tak? I że mimo, że go boli, to też widzieliśmy w tych ujęciach w jego boksie, że rzeczywiście miał taki grymas na twarzy, ale mimo wszystko wywalczył to podium i to jest wielki szacunek. I myślę, że to samo pokaże w najbliższych starciach w PGA Ekstralidze, no bo na pewno nie będzie chciał wozić tyłów i się pokazać, na pewno zaprezentować jak najlepiej. Zerkam na czat, widzę, że Kuba R. pisze o tym, że Woffinden już poskładany. Wcześniej kibice też pytali, co z tym Woffindenem, jak to będzie wyglądało, czy Woffinden pojedzie we Wrocławiu, czy nie pojedzie. No to jak już jesteśmy przy temacie Grand Prix w Cardiff, to wydaje mi się, że możemy ten temat z listy życzeń naszych widzów odhaczyć. Mateusz, czy masz jakieś informacje w sprawie Taja Woffindena? Widzieliśmy wszyscy na jego Instagramie te dość drastyczne obrazki, jak że gdzieś tam ta kość została zespolona. Czy jest szansa, że Brytyjczyk wystąpi w niedzielę we Wrocławiu przeciwko Furniture Solutions KS Apatorowi Toruń? Wiele rzeczy jestem w stanie uwierzyć, ale patrząc na to zdjęcie, no nie wierzę w to, że ktokolwiek ze Sparty i sam Taj Woffinden zdecydowałby się na występ. No to jest jednak dłoń, więc dość newralgiczny element ciała. Ja słyszałem poza tym, że raczej nie ma szans na to, żeby wystąpił Taj Woffinden, chociaż Maciej Janowski trochę na konferencji prasowej po IMPie zasiał taką nutkę niepewności, no bo sam powiedział, że wszyscy jesteśmy dobrej myśli, on już mówi, że wie o tym, czy Taj Woffinden wystąpi, ale przypuszczam, że raczej to jesteśmy dobrej myśli, to było w kontekście najprawdopodobniej kolejnej rundy i prawdopodobnego finału Sparty, bo być może tam będzie bardziej potrzebny Taj Woffinden. A samo ten zabieg zespolenia tych kości no pokazuje, że oni robią wszystko, żeby jak najkrócej trwał ten okres rehabilitacji. No to pokazuje, że we Wrocławiu poważnie myślą o tym, żeby Taj Woffinden jeszcze w tym sezonie wrócił, ale nie sądzę, żeby to było już na tą niedzielę. Mamy to szczęście, że jest z nami w studiu żużlowiec Patryk. Wiemy, że to jest kontuzja lewej dłoni. Jak długo... To bardzo komplikuje sprawę. No właśnie, do tego zmierzałem. Czy lepiej by było, gdyby to była prawa dłoń, czy lepiej, gdy jest to lewa dłoń? Która opcja jest gorsza? Jak dużo czasu potrzeba, żeby ponownie móc myśleć o tym, żeby wsiąść na motocykl w przypadku takiego zespolenia kości? Bo wydaje się, że taki zabieg przeszedł właśnie Brytyjczyk. Jak dużo czasu potrzeba? Myślę, że gdyby za dwa tygodnie był mecz z Toruniem, to mógłby wystąpić. Ten obrzęk na pewno byłby mniejszy, skóra została zaszyta, ta rana została zaszyta po tym zespoleniu kości, więc myślę, że to było bardziej realne. Teraz raczej w tym meczu jest to niemożliwe. No, raczej ten obrzęk nie zejdzie na tyle, żeby móc wystąpić. Poza tym jest to na świeżo zrobione. Lewa ręka, która trzyma sprzęgło. Szybka reakcja na starcie, gdzieś potem praca tą ręką. Cały czas trzeba jednak tą lewą ręką wykonywać dużo rzeczy na motocyklu żużlowym. Podstawowe zerwanie zrzutki, gdzieś tam szybki ruch palcami, ręką, później położenie na kierownicę, w międzyczasie jakaś kolejna, to wszystko mogłoby powodować ból i utratę gdzieś tam kontroli nad motocyklem przez tą lewą rękę, więc gdyby był ten mecz za dwa tygodnie, to byłbym skłonny powiedzieć, że wystąpi, ale w tym najbliższym meczu 99%, że nie, chyba że gdzieś tam będzie próba jakiejś kaskaderki, blokady w rękę i próbowanie wszystkiego, ale to myślę, że bardziej na straszaka, jeżeli miałby wyjechać jeden wyścig, to i tak nie da rady wystartować i na tym się zakończy. Młody za mikrofonem pisze na czacie, Woffinden napisał pod postem, że potrzeba kilka tygodni i wraca. Faktycznie tam w tym poście padło stwierdzenie few weeks, więc no, trudno, żeby to jeden tydzień był tymi few weeks. Zerkam na to, co jeszcze piszą nasi widzowie na czacie. Pytają, co z Artiomem Łagutą? Widzieliśmy, że na Twitterze chyba Rafał Lewicki pisał, że wszystko ok. Jeśli mnie pamięć nie myli, jutro Artiom Łaguta będzie startował jeszcze w meczu Ligi Brytyjskiej, także wydaje się, że tam wszystko jest raczej w porządku. No właśnie, wspomnieliśmy już o tym temacie półfinału, więc myślę, że przejdziemy sobie do półfinałów PGA Ekstraligi. Właśnie, mi niestety tutaj coś się zablokowało i nie mogę znaleźć tego wpisu na czacie, ale był taki komentarz jednego z widzów, że
No, byłaby haca, gdyby Apator Toruń awansował do finału Ekstraligi. Ja już widzę ten uśmiech twój. Gdyby Betar Sparta Wrocław wygrała, Patryk Malitowski ja tutaj już... Państwu chciałem pokazać prognozę pogody przygotowaną przez Piotra Kaczorka. I tak jest, wiemy gdzie będzie zielono, nadchodzi czerwono. Mapa nadchodzi gorąc z Torunia. I on idzie do Wrocławia, także... Dobrze, koniec oglądania takie naszych notatek. Kaczorek dzisiej przygotował, żeby wszystko po to, żeby potwierdzić założoną tezę. Tak jest. Podziękowania do finału, to muszę Państwu powiedzieć, że robił wszystko, co mógł, ale i tak wyszło. Ale i tak mnie zwiniecisz. Dziękuję bardzo serdecznie przy okazji Rafałowi Gurgurewiczowi z Guru Stat za przygotowanie tych statystyk. I w tym momencie poproszę już na ekran, już nie pokazujmy Patryka, już nie pokazuję tych notatek. Pokażmy sobie typy, jak my widzimy te rozstrzygnięcia ostateczne w PGE Ekstralidze. No jak Państwo widzą, Julia Pożarnik, Mateusz Puka bardzo zgodnie. My jesteśmy jednym teamem. Dzisiaj tamta strona studia bardzo, bardzo zgodna, to już mogę Państwu zdradzić. Julia i Mateusz nie różnili się chyba co do typów na żadnym z poziomów rozgrywkowych. Na pierwszym miejscu Platinum Motor Lublin, dalej Betard Sparta Wrocław, Fornicz Solutions, KS Apator Toruń i Tauron Włókniarz Częstochowa, tak to widzą Państwo redaktorzy, Pożarlik i Puka. Patryk Malitowski troszkę się różni, ale nie różni się w tym względzie, kto awansuje do finału. W finale Platinum Motor Lublin według Patryka pokona Betard Spartę Wrocław, natomiast w meczu o brąz Tauron Włókniarz Częstochowa okaże się lepszy od Fornicher Solutions KS Apatora Toruń. No ja dla dobra dyskusji trochę, ale jak pierwsza myśl była taka, dobrze, zrobię coś innego dla dobra dyskusji, bo wydaje się, że jest taki ogólny konsensus co do tego, jak prezentuje się układ sił na wszystkich poziomach rozgrywkowych, ale najpierw to było takie, dam dla dobra dyskusji tego Apatora na drugim miejscu, ale im dalej w las, im więcej nad tym myślałem, tym bardziej zaczynałem przekonywać się do tej wizji. Nie dałbym sobie ręki uciąć za tego Apatora w finale. Uważam, że obie ręce są bardzo przydatne i szkoda byłoby jedną z nich. No masz przykład teraz Tao Findena, tak? Tak, to dość brutalne to było, Julka, ale celne, absolutnie. Ale zanim do tego przejdziemy, dlaczego Apator w finale, to najpierw Patryka zapytam. Skąd ta wiara w Tauron Włókniarza Częstochowa? Nie no, uważam, że po ostatniej kuchni meczu teraz atmosfera będzie zgoła odmienna, tak jak to było na początku sezonu, gdzie widzieliśmy kłótnie, później Leon Madsen był przyjacielem z Mikkelem Mikkelsenem. Tak, no gdzieś wydaje mi się, jeżeli Wrocław pokona Toruń, to ta Częstochowa no ma zawodników na tyle dobrych, że wydaje mi się, że w ostatnim meczu, w meczu o stawkę, o medale będą w stanie pokonać Toruń. Wiadomo, że jest Emil Sajfudinow, jest Robert Lambert, ale ta pozostała reszta zawodników, jak Paweł Przedpełski, Patryk Dudek, gdzieś na tyle mnie nie przekonują, w meczach wyjazdowych przynajmniej, że uważam, że w Częstochowie Włókniarz będzie na tyle silny i gdzie by miał ten pierwszy mecz być, to jednak drużyna... To jest bardzo mocne stwierdzenie po tym, jak Tauron Włókniarz Częstochowa przegrał u siebie z Platinum Motor Lublin 36-54. Odważna teza, Patryk. Ale Platinum Motor Lublin według mnie będzie mistrzem, tak? Czyli przegrał z mistrzem na ten moment. No ale Patryk, bo mówisz, że cię nie przekonują liderzy Apatora na Mikkel Mikkelsen. Ty wierzysz w to, że on jest w stanie dalej z trójki zdobywać, bo to jest zapaść tego zawodnika, że okej, można pojechać słabszy mecz, wygrać jeden bieg, dwa razy przyjechać drugi. No ale on praktycznie nie wygrywa biegów w ostatnim czasie. To jest gigantyczny problem i na samych punktach Leona Madsena, który jest regularny, Maksyma Drabika, który potrafi jednak wygrywać te biegi, no to jest za mało, żeby wygrać. No jeszcze Kacper Woryna, który też ma takie wahania. Ten też mało wygranych. Ostatni słaby występ, no wiadomo, to był też mało wygranych, a jednak jak patrzymy na Apator, to tych takich koni pociągowych, którzy są w stanie wygrywać biegi, nawet Patryk Dudek jest w stanie wygrywać. Wiktor Lampard ostatnio udowadnia, że co występ to potrafi, nawet w Impie zaskoczył dwa razy, więc... To wiecie co, to jest dobry moment, żebyśmy zobaczyli kolejną planszę, którą przygotowałem. Właśnie te prognozy pogody, ale w trochę innej formie. Poprosilibyśmy teraz te plansze, żeby pojawiła się na ekranie. Ta prognoza pogody, z której żartował sobie Patryk, to tak naprawdę statystyki zawodników drużyn, które biorą udział w półfinałach PGE Ekstraligi. W momencie, kiedy podzielimy występy tych zawodników i ich średnie biegu punktowe na dwa takie momenty sezonu, od pierwszej do 12 kolejki, czyli do tej przerwy wakacyjnej, którą mamy w lipcu, i od 13 do 17. Teraz na ekranach widzą Państwo podsumowanie tych statystyk. Może jeszcze wytłumaczę, skąd ta siła drużyn. Ta siła drużyn to jest nic innego jak pomnożenie średnich czterech najlepszych zawodników razy 5, no bo zakładamy, że tych czterech najlepszych zawodników pojedzie 5 razy w trakcie zawodów, wystąpią w wyścigu nominowanym.
piąty najlepszy zawodnik, 4 występy, on się nie załapie do wyścigów nominowanych. No i tych dwóch najsłabszych, zazwyczaj juniorów, chociaż oczywiście nie wszędzie to tak jest, oni występują 3-krotnie, razy 3 mnożymy ich średnie i wychodzą takie wyniki. Oczywiście to wszystko to są szacunki bardzo niedokładne, no bo wychodziłoby nam tutaj, że no nie wiem, spotkanie Better Sparty Wrocław i KS Apatora Toruń, no to będzie 102 punkty, to będą 102 punkty do zdobycia. Oczywiście wiemy, że jest do zdobycia 90, ale tak szacunkowo, żeby zobaczyć, jak forma tych zespołów się zmieniała i to, o czym panowie rozmawialiście, że liderzy Włókniarza Częstochowa no, złapali zadyszkę. Ja zerkam też teraz w szczegółowe statystyki, no to zarówno Kacper Woryna, to jest spadek o około 0,4, Maksym Drabik, spadek o około 0,3, Mikkel Mikkelsen, spadek o 0,2. Tak naprawdę zawodnikami, którzy gdzieś tam złapali trochę formy pod koniec sezonu w tej drugiej części, to jest Jakub Miśkowiec, ale to jest tylko wzrost o 0,04, także wydaje się, jeżeli to jeszcze porównamy do wyników For Nature Solutions KS Apatora Toruń, gdzie wszyscy zawodnicy, włącznie z juniorami, zaliczyli wzrost tej formy, wzrost średniej biegopunktowej, no to tak naprawdę wydaje się, że w tej bezpośredniej rywalizacji o brąz potencjalnej pomiędzy drużynami z Częstochowy i Torunia, no to nie będzie co zbierać z tego Włókniarza. Nie sądzę. No nie zgodzę się. Też się nie zgodzę, bo... uważam, że w zestawieniu 1:1 Częstochowa jednak jest silniejsza. Wiadomo, że Sejfudinow, Madsen, tak, no to jest gdzieś tam porównywalnie. Oczywiście Emil w Toruniu pokazał, że ciężko go pokonać, ale w Częstochowie może być inaczej. Mikkelsen z Lambertem, później mamy Drabika z Przedpełski, można... No także wydaje mi się, że Częstochowa u siebie będzie na tyle mocna... Zapomniałeś jeszcze o Patryku Dudku. Nie zapomniałem. Ale Patryk Dudek za to w tym meczu w części zasadniczej 10 punktów, tak więc to tak nawet całkiem. No Paweł Przedpełski 1+1, więc no tutaj to... To jest to, o czym wspominał też Mateusz, że faktycznie, że ci liderzy Włókniarza Częstochowa, oni jakby gdzieś stracili ten impact, tak to nazwijmy. Zresztą na Kacper Woryna wiemy, że ten sezon jest dla niego, porównując z tym, co było w zeszłym roku, no bardzo nieudany. Mhm. Także faktycznie wydaje się, że tutaj zaskakujący wybór, redaktorze. Pozostajesz przy swoim, czy jednak zmieniasz zdanie? Nie, oczywiście pozostaję. Ja uważam, że Częstochowa zdobędzie brązowy medal. Jaki zakładzik? Pomyślimy. Pomyślimy. Może zgolisz kopal, jak jednak Apator zdobędzie brąz. Ty zrobisz boki na trójkę. Dobrze, zastanowimy się nad tym. Ale to już chyba trzeba przybić ten zakład. No właśnie, trzeba przeciąć to... w ogóle, nie? Nie, no oczywiście. Nie, proszę kamerę tutaj. A to już będzie po sezonie, tak? Nie, no musicie to zrobić teraz. Przed galą, słuchaj. Przed galą? Przed galą Piotr Kaczorek, jeżeli się pokazać. Taurun Włókniarz Częstochowa zdobędzie brązowy medal, swoją znakomitą fryzurę goli tutaj boki na 3 mm. A jeżeli to Apator zdobędzie brąz, to wtedy ja golisz, tak. Golisz wąsa. Dobrze. Pokażę i przed galą. To wszystko. Dobrze. Tak. A może być po? Nie, przed. Dobrze. Trzeba przeciąć. Czyni honory. Dobrze, jest przecięte, jest zakład oficjalnie, to się kamerowało, także... Ale mogłeś licytować mocniej, jeżeli chodzi o ten koper, no bo uważam, że to za mała kara, ale to przycięty. Już... Przycięty, trenerze, do trenera Kędziory, a pewnie, że tam dobrze tam przygotował. Dobrze, wracając jednak do tych naszych typów, albo nie będziemy na razie wracali do naszych typów, znaczy wrócimy, ale jeszcze z przystankiem, bo na czacie pojawiła się ankieta, w której pytanie brzmi, czy For Nature Solutions KS Apator Toruń sprawi niespodziankę we Wrocławiu? Odpowiedzi są możliwe dwie, tak i nie. I może tak zabawimy się, jak już tutaj tak się dobrze bawimy w tym towarzystwie. Jakie są w tym momencie wyniki? Jak procentowo szacujecie? Ile do ilu jest na, no to żeby był porządek? Ile procent osób jest na nie, że nie stać Apatora na zrobienie tej niespodzianki? A co jest niespodzianką dla Apatora? Finale, mówisz, żeby wejść do finału, tak? Czy zajęcie... Faktycznie to pytanie jest nieprecyzyjne, nie przemyślałem tego, ale tak, miałem na myśli wejście do finału, pokonanie Better Sparty Wrocław w tym ile półfinałowym nie, meczu. Tak? Ile osób jest na nie, procent? Myślę, że 52. Julka? 54. Mateusz? Nie, no ile dalej w takim razie? 60%. Taki absurdalny ten mój typ, tak się ze mnie śmieliście, a teraz 52 i 53. No właśnie jestem, powiem szczerze, bardzo zaskoczony. 4, nie 3. Przepraszam. Nie słyszę na to lewe ucho dobrze przez słuchawkę. Jestem bardzo zaskoczony, bo 51% użytkowników tylko uważa, że Apatora nie stać na sprawienie tej niespodzianki. Także nasi widzowie przy 252 głosach, proszę śmiało głosować dalej.
zrobiło się 50-50. Mhm. Także jestem, powiem szczerze, zaskoczony. Nie wiem, wybronić się z tego swojego stanowiska, z tego apatara na drugim miejscu? Ja bym uwierzył w to i szczerze mówiąc, jak skończył się ten mecz na Motoarenie, to miałem takie wrażenie, że Apator stracił gigantyczną szansę, bo jeżeli mieli 4 punkty przewagi przed biegami nominowanymi i utrzymaliby chociażby te 4 punkty, 6 punktów zrobili na przykład, 6 punktów, bronienie 6 punktów we Wrocławiu, uważam, że to by dało Apatorowi awans do finału, bo oni by obronili rezerwami taktycznymi. Gdyby tylko Sparta się zbliżała, oni wyciągaliby swoje armaty, a kilka ich mają i robiliby te punkty, więc... Kilo 100 pisze na czacie, Apator przegrał finał nominowanymi w Toruniu. Zgodzisz tak, się z tym? Tak. Dokładnie to jest to, o czym mówię, bo mówię, 6 punktów to by zrobiło robotę i wystarczyłoby mieć 3 zawodników tak naprawdę na rewanż i spokojnie można byłoby powalczyć o awans do finału i zdecydowanie Apator byłby wtedy faworytem. A tak, to trzeba wygrać we Wrocławiu, a to mimo wszystko może się okazać trudne. Więc to dlatego. Ja bardzo wierzę w Apator, ale tak jak mówię, minimalna przewaga to jest jednak duża różnica. Ktoś powie, 6 punktów to nie jest dużo. No to zróbcie to. To trzeba pokazać, że da się to zrobić. No ja w to osobiście nie wierzę. Julia, Dawid Konczalski pisze na czacie, czy Janek Ząbik, no, pan trener Jan Ząbik, jest ojcem odrodzenia Apatora Toruń. Ja dodam od siebie, że sprawdzałem faktycznie, jak to wyglądało w czasie i faktycznie od tej przerwy letniej, no tam chwilę później Robert Sawina oficjalnie został zwolniony, wiemy, że wcześniej to było zawieszenie, ale faktycznie gdzieś to odrodzenie Apatora, które starałem się udowodnić przed chwilą tymi planszami, gdzieś zgrywa się w czasie z tym, jak stery objął trener Jan Ząbik. Zgadzasz się z tym, że to on jest ojcem tego odrodzenia? Zgadzam się. Rzeczywiście to też taki element tej układanki, który gdzieś tam pomógł rzeczywiście trochę im się odrodzić. Przede wszystkim też no, sami troszkę znamy pana Jana Ząbika i wiemy, jaką postacią jest. Jest bardzo pozytywny, jest bardzo taki empatyczny, trudno go nie lubić i myślę, że zawodnicy też właśnie to widzą w nim i ten szacunek ogromny do niego mają, więc ja myślę, że tutaj jego postać miała ogromne znaczenie. Ja nie chcę odbierać Janowi Ząbikowi umiejętności, charyzmy, szacunku, jakim się cieszę, ale no nie, no. Ja uważam, że po prostu no, paru zawodników zaskoczyło. No. Robert Lambert po prostu w końcu doszedł do jakiegoś ładu ze sprzętem i punktuje znacznie lepiej niż na początku. Podobnie z Wiktorem Lampartem, który teraz już w końcu właśnie jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli ma takie super wystrzały, bo może zdobywać jedynki, ale żeby miał w każdym meczu takie jedno zwycięstwo zaskakujące, żeby przywiózł właśnie od czasu do czasu jednego z liderów rywali i to się dzieje. Czy to jest sprawka Jana Ząbika? Szczerze mówiąc, ale wprowadza wątpię. Taki spokój. No jednak mamy tak, też... Emil Sejfudinow o tym wspominał w magazynie PG Ekstraligi ostatnim w Mixzonie. Bodajże Michał Łopaciński go o to zapytał i faktycznie Emil przyznał, że gdzieś jakiś taki spokój w parku maszyna Patora się pojawił. To jest jeden z elementów. Ja uważam, że nie przeceniajmy to, że nie wiem, jeżeli Włókniarz notuje teraz słabszy okres, to jest to wina Lecha Kędziory. Nie zgadzam się z tym. I tak samo uważam, że jeżeli Apator jest na fali, no to oczywiście jest po części to zasługa trenera, ale no złożyło się na to dużo więcej czynników i to nie jest takie proste, że o, zatrudnimy trenera i wszystko odżyje. No niekoniecznie, ale no na pewno jakiś fragment. Ja się śmiałem trochę z tego i przyznaję się, że nie wierzyłem w to zastąpienie Sawiny Janem Ząbikiem, że to się nie uda. Byłem przekonany, że jednak zatrudnianie, no tak doświadczonego trenera, który jednak mimo wszystko, no 77 lat to już jest taki wiek, że no raczej... Poważny. Tak, byłoby fajnie, że jest i super, bo fajnie, ale czy na prowadzenie drużyny, na pierwszego trenera w tak poważnym sporcie, no okazało się, że nie, że daje radę, że absolutnie Jan Ząbik pokazuje, że wciąż jest trenerem na najwyższym poziomie, więc to jest duże zaskoczenie dla mnie. 939 Standhorn, taki użytkownik o takim niku pisze, Jan Ząbik, ojcem odrodzenia, widać to na materiałach klubowych, niech redaktor puka w czoło chyba, także tutaj dość mocne stanowisko, ale jeszcze wracając wcześniej, już trochę lżejsze stanowiska naszych widzów. Tomasz pisze o tym, że dwa święte prawa Ekstraligi. Po pierwsze, GKM zawsze jest poza playoffami, po drugie, nigdy nie lekceważ Torunia. Zerkam, co tam dalej nasi widzowie piszą. Apator pojedzie w finale z Mortorem, Sparta Brąz, pisze Marcin. No także widać, że wiara w narodzie jest. 338 głosów i
I dalej ta ankieta, te wyniki są na pewno niespodzianek bardzo chyba bliskie. W Ekstralidze, prawda? Więc to prawda, że myślę, że w niedzielę większość kibiców ogólnie ekstraligowych będzie kibicowała Potterowi, no bo już nawet nie chodzi o to, że to jest Sparta, chociaż wiemy, że Sparta nie cieszy się jakoś... Nie, no to jest po prostu kwestia sportu, tak samo jak tak. W zeszłym roku większość kibiców cieszyła się z tego, co zrobiła Stal Gorzów w Częstochowie. No, takie historie po prostu uwielbiamy. Lubimy czarne konie, no i ewidentnie po prostu ta historia Patora w tym roku jest taka, że no chciałoby się, żeby oni zakończyli to medalem. Zobaczymy, no sam jestem ciekawy. No według mnie mimo wszystko no, liderzy się zepną na swoim torze. To będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Dlatego, tak jak Julka zresztą przewidywałaś, już teraz zapraszamy do Canal Plus Sport 5 od 18:45 w tę niedzielę. Będziemy we Wrocławiu, będziemy nadawali z tego spotkania, będziemy je pokazywali. Naprawdę szykuje się, no miejmy nadzieję, bardzo wyrównane spotkanie. Natomiast to, że Furniture Solutions KS Apator Toruń notuje taką zwyżkę formy, zawodnicy tej drużyny notują zwyżkę formy, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że Betard Sparta Wrocław no, ewidentnie wyhamowała od tego spotkania w Lesznie, gdzieś od tej przerwy letniej. Widać, że ta drużyna, jakby coś się w niej zacięło. Dodatkowo wiemy o tej kontuzji Taja Wofindena. Też jakieś znaki zapytania są stawiane przy Artemie Łagucie, ale tutaj raczej chyba wszystko skończy się na strachu kibiców. Zmierzam do tego, że generalnie coś z tą Spartą się dzieje i to również pokazują liczby. Także poprosimy kolejną planszę, którą sobie dzisiaj przygotowaliśmy. Spadek formy seniorów Betard Sparty Wrocław. No, i liczby są tak naprawdę bezlitosne dla zawodników drużyny prowadzonej przez trenera Dariusza Śledzia. No widzimy, trudno powiedzieć, że to jest spadek formy, bo to bardziej wygląda jak zapaść formy u Macieja Janowskiego. Nie przeliczałem tego, ale gdzieś tak na oko spadek o około 25%, no to jest kolosalny spadek. Widzimy, że Daniel Biuri też nie punktuje w tej drugiej fazie sezonu tak dobrze, jak punktował w pierwszej. Do tego widzimy też te problemy Piotra Pawlickiego, które w różnych imprezach też są. Pawlicki na aucie ze Sparty już wie, więc to jest kolejna taka okoliczność, która no tak, może ale utrudniać. Medal tak czy siak chciałby zdobyć, to też nie, tak. Tego nie można. Dla sprawiedliwości oddam tylko, że Bartłomiej Kowalski jest zawodnikiem, który notuje progres, ale u niego ta różnica w tych pierwszych 12 kolejkach i później w tych od 13 do 17 to są zaledwie 200, więc można powiedzieć, że Bartłomiej Kowalski, Taj Wofinden czy Artiom Łaguta gdzieś spisują się na takim porównywalnym poziomie, natomiast to trio Biuli, Janowski, Pawlicki. To jest dość duży problem Betard Sparty Wrocław. Patryk, jeździłeś na żużlu, jesteś naszym ekspertem, więc tłumacz nam, nasz ekspercie, co się dzieje we Wrocławiu. Z Maciejem Janowskim nie mam pojęcia. To jest kwestia sprzętu? Jakiegoś nastawienia mentalnego? Tak, innych nie. Mam wrażenie, że im cięższy tor, tym Maciej po prostu coraz gorzej zaczyna sobie radzić. W Toruniu mieliśmy ciężki tor. No i gdzieś ta jazda już w pierwszych dwóch biegach okej, ale później im dalej, im więcej kolejny, im ten tor robi się trudniejszy, tym Maciej trochę gaśnie. I mam wrażenie czasami, że gdzieś nie ma tej może motywacja jest, ale już no gdzieś pewien hamulec się włącza w tym ale wszystkim. Ale też chyba w sportowych faktach chyba wspominał bardzo nawet, mocny, że... Bardzo mocne słowa. Dokładnie, że po prostu stracił pewność siebie i gdzieś ta motywacja tak samo gdzieś w tym no się i to znalazła, widać. Więc to widać dokładnie. To tak samo widać nie tylko w tych zmaganiach ligowych, ale i tak samo w Grand Prix, tak? Bo ta jego sytuacja aktualnie też nie wygląda najlepiej. Aktualnie, jeśli się nie mylę, w klasyfikacji zajmuje 12 miejsce, więc no to jest ogromny regres. No to jest na pewno problem dla Wrocławia. Jeszcze na swoim torze no to jestem w stanie powiedzieć, że na pewno dobrego występu możemy się spodziewać. Wrocław jest łatwym torem. Maciej lubi tam jeździć, ma dopasowany w miarę ten sprzęt, nawet jeżeli on jest aktualnie najszybszy. To też jest łatwy tor dla wszystkich zawodników. Przyjedzie Apator, tak, przyjedzie ale tutaj nie widzę takiej sytuacji, że gdzieś się będzie odpuszczał. No w Toruniu mieliśmy upadek, tak? Sam ze swojej winy gdzieś tam pociągnęło, Maćka skontrował, przewrócił się. Tu we Wrocławiu raczej takich sytuacji nie ma. Tu można się spodziewać tego, że na żyletki będzie walczył i te punkty zawsze dołoży. Bardziej mnie martwi. Nie martwi, bo być może martwić kibiców wrocławskich. Forma Piotrka Pawlickiego. Teraz też no, słaby występ w indywidualnych mistrzostwach Polski. Prędkości nie ma i o ile we Wrocławiu na początku sezonu miał problemy, później to się trochę polepszyło.
no to Wrocław jest torem, który preferuje szybkich zawodników, szybki sprzęt, a w takiej formie raczej na dużo punktów nie ma co liczyć. I Dan Biuli, który coraz słabiej zaczyna wchodzić w zawody, o ile wcześniej przyzwyczajał do trójek i wygrywania wyścigów, kiedy nikt tego nie robił, to, no to teraz też jest na słabej pozycji, przynajmniej na starcie zawodów. Więc tak naprawdę Artiom Aguta jest najpewniejszym zawodnikiem na ten moment, bo no Bartek Kowalski w Toruniu zaskoczył bardzo pozytywnie, ale to no też wspominał, że już ręce bolały i tak dalej, i tak dalej. Na więc pewno to nie tak, jest taki ale zawodnik, był bardzo fajnie dopasowany. No tor też nie pozwala na jakieś spektakularne mijanki. Wyjeżdżał dobrze ze startu i dowoził to co miał, bo jeździć to on potrafi, ale no Wrocław jest łatwym torem dla każdego zawodnika. Jeżeli ma zawodnik szybki sprzęt, jest tego pewny, to zawsze przywozisz na tor gości jakąś bazę od siebie i do tej bazy starasz się odnieść i dopasować zębatkę zęba w dół czy w górę. Jeżeli to silniki gra, sprzęt gra, no to dosyć łatwo i szybko jest to znaleźć, więc może mieć Sparta problem z Toruniem, chociaż uważam, że w najważniejszym momencie jednak dadzą radę, to w przypadku awansu do finału jest, no widzę, nie widzę Wrocławia na pierwszym miejscu, jednak Motor ma zawodników silniejszych, bardziej zmotywowanych na ten moment, zdrowszych i... Ja coś czuję, że ten nasz zakład dotyczący tego brązowego medalu, to ty za chwilę się z niego wycofasz, że to wcale nie ze strachu, że postawiłeś na złego konia, będziesz, tylko ja tak coś czuję, że ty jednak wierzysz w tego Apatora w finale, już tutaj zaczynasz... Znaczy spodziewam się wyrównanego meczu, ale jednak gdzieś w końcowym rozrachunku uważam, że Wrocław będzie w stanie to wyciągnąć. A twoje włosy i tak uszczygły, więc... Wszystko zweryfikuje tak, tor, Patryk. Tak, skończy się, to myślę. Dobrze, zerkam na czat, co tam nasi widzowie piszą. To może jeszcze dla formalności ta ankieta. 414 głosów, czy For Nature Solutions, KS Zapator Toruń sprawi niespodziankę we Wrocławiu. Na tak jest 51% kibiców. Czyli jest wiara w narodzie. Jest wiara w narodzie, ale... może na czacie ktoś podważył jakieś tezy, może kibice... Nie, chyba nie. Na razie zatrzymałem się na czacie na głosach dotyczących Betard Sparty Wrocław, bo przy tym temacie jednak mimo wszystko pozostańmy. Okay. Kuba R. pisze o tym, że Magic się zasiedział we Wrocławiu, potrzebuje zmian. Z kolei... No właśnie, teraz nie skopiowałem i ktoś jeszcze pisał, że tam wsparcie jest za dużo indywidualności i brakuje kogoś, kto by te drużyny generalnie jakoś tak okiełznał. Mateusz, czy ty się zgadzasz z takimi stwierdzeniami? Wiadomo, że dzisiaj też usłyszałem od innego z prezesów, że w żużlu rządzi racja chwili. I racja chwili jest taka, że dzisiaj Sparta jest słaba i wszystko jest źle w tym klubie. Jak jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy i chwaliliśmy od góry do dołu Sparty, to zespół idealny, no to już teraz nikt tego nie pamięta. No nie, spokojnie, no Maciej Janowski faktycznie ma problem, ale to nie jest słaby zawodnik. Przypominam, że to wciąż jest medalista Mistrzostw Świata, lider naszej kadry, która zwyciężyła DPS. Więc nie, absolutnie sprzeciw mój do tego wszystkiego. Oczywiście no po prostu ta drużyna ma słabszy okres akurat w tej części sezonu, w której no nie powinna mieć tego słabszego okresu, no i trzeba to jak najszybciej zmienić. To na pewno. W ogóle to nie jest dobry czas dla Sparty Wrocław, bo oprócz tego, że na torze nie dzieje się zbyt dobrze, że zawodnicy łapią kontuzję, no to wiele wskazuje na to, że w perspektywie kolejnego sezonu nadchodzą bardzo, bardzo kiepskie wieści, bo jak jeszcze kilka tygodni temu wszystkim w środowisku żużlowym wydawało się, że Jakub Krawczyk jest we Wrocławiu na kolejny sezon, no to słyszymy. Spokojnie, Mateusz, spokojnie mi to, Mateusz. Przejdziemy do transferowego młynu, zawrzyjmy jakąś taką umowę. Znaczy może na razie nie zawierajmy tej umowy, na razie zachęcamy do zostawiania łapek w górę pod tym live'em. Zależy w sumie, gdzie to oglądacie, na jakim urządzeniu. Tam gdzieś ten kciuk w górę jest. Zachęcamy do zostawienia tych łapek w górę. Za chwilę, myślę, porozumiemy się, zawrzemy jakąś umowę, jakiś taki zakładzik z naszymi widzami, że po osiągnięciu jakiegoś progu odpalimy ten transferowy młyn, który tak bardzo lubią. Zerkam na czat. Baczek Dawid pisze o tym, że dosyć ekstraligi, idziemy do niższych lig. Za chwilę do tych niższych lig przejdziemy, ale tak jeszcze dla
dla równowagi czy dla formalności po jednym pytanku dotyczącym tych drużyn, które rywalizują w drugiej parze półfinałowej. Tauron Włókniarz Częstochowa pojedzie do Lublina, by zmierzyć się z Platinum Motorem Lublin i Dawid Worobiec. Ja muszę jakiś większy font sobie ogarnąć na tym czacie. Pyta, czy nie uważacie, że Hampel powinien zostać kosztem Lindgrena lub Holdera? Bo jednak Hampel odpala w najważniejszej fazie sezonu, nie łapie kontuzji i nie jeździ w Grand Prix. Nie ma ryzyka straty zawodnika. Julia, czy ty byś rozważała pozostawienie Jarosława Hampela w tej drużynie? Rozważałabym, bo to jest. Ale czy podjęłabyś taką decyzję? Czy podjęłabym taką decyzję, czy podpisałabym się pod petycją, którą stworzyli kibice Motoru? Dobre pytanie. No myślę, że tak. Pod tym kątem, jak tutaj widz zauważył, to jak najbardziej. Ale no, czy Jarek Hampel będzie tak odpalał za każdym razem? No to też jest pytanie. Tak? No, to też już też jest zawodnik, który jest nieco starszy niż reszta. Więc pytanie, czy rzeczywiście Jarek od kolejnego sezonu, od początku będzie się spisywał tak dobrze, jak teraz w tej części teraz tego sezonu, więc no nie wiem, jest to dość trudna decyzja, ale może dałabym mu szansę rzeczywiście, może teraz tak sobie przemyślałam, że może dałabym mu szansę, żeby jeszcze raz spróbować. To Mateusz, ale króciutko, żeby... Tak, nie chciałem psuć zabawy. No wszystko, słyszałem już o tym, że rozmowa się odbyła z Jarosławem Hampelem. Jarosław Hampel poznał już decyzję zarządu Motoru Lublin i szuka sobie klubu na przyszły sezon. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zdecydowało to, że Lublinianie szukają pewnego zawodnika, który będzie dostępny przez większość sezonu, nawet w przypadku kontuzji, żeby była pewność, że ten zawodnik wróci w pełni zmotywowany, żeby... No właśnie, no i z tego jakby powodu Lindgren wydaje się pewniejszy, że to jest zawodnik, który nawet jeśli dozna poważnej kontuzji, to on na pewno będzie chciał wrócić, bo on jeszcze ma kilka medali Mistrzostw Świata do zdobycia. U Jarosława Hampela takiej pewności już nie ma, przynajmniej nie mają jej działacze Motoru Lublin, no i stąd ta decyzja. Ja też się, powiem szczerze, zaczynałem skłaniać do pozostawienia Jarosława Hampela, bo nie dość, że Polak, a zawsze lepiej mieć więcej Polaków w składzie, no to jednak te playoffy pokazały, że on wciąż jest klasowym zawodnikiem, jednym z najlepszych w Ekstralidze. I przecież o to chodzi właśnie, żeby zawodnicy, a on już regularnie poprawia swoją dyspozycję właśnie na te najważniejsze mecze, więc tak jak widzimy wsparcie, że zawodnicy gasną, no to Jarosław Hampel już regularnie. Ustalimy, ale ja mam do tego jeszcze, mam jeszcze kolejne pytanie dotyczące tej drużyny, która no, nie jest za moimi plecami, tylko jest za plecami Mateusza i Julii, mianowicie do Tauron Włókniarza Częstochowa, bo tak zastanawiałem się, kurczę, ten Włókniarz ma naprawdę mega mocny skład. Jest Kacper Woryna, jest Maksym Drabik, jest ściągnięty był Mikkel Mikkelsen. Do tego jest fenomenalny zawsze w Częstochowie Leon Madsen. Spodziewałem się Włókniarza w finale, a ten Włókniarz im dalej w las, im dalej w sezon, tym coraz bardziej gaśnie. A to problemy z torem, a to problemy z atmosferą w drużynie, a to problemy z decyzyjnością w sztabie szkoleniowym. I tak zastanawiam się, jakie kroki powinien podjąć prezes Michał Świącik, żeby w końcu zacząć móc realnie myśleć o walce o złoto drużynowych mistrzostw Polski? Patryk, masz jakiś pomysł? Bo do mojej głowy już tak myślałem, kurczę, no już taki skład, to wiadomo, że... Tam jest za dużo doradców. Bo ja już nawet zacząłem się myśleć, kurczę, może trzeba ten skład wymienić, ale w całości, nawet Leona Madsena się pozbyć. Ma być nowy projekt, to jest piątka Świącika. Ale nie chodzi o zawodników, ale o 5 ton sienitu dosypanej do tej nawierzchni, więc... Czy to na pewno zostało dobrze przeliczone, bo wiemy, że tak, w Częstochowie dokładnie. Bywa różnie z tymi tematami. Już bywał ten temat dość tak, głośny. Ale ja słyszałem i niektórzy jak to usłyszeli, no to też są załamani tym, no bo pomysł jest taki, że absolutnie tej glinki jest za dużo, że to wciąż jest... skutek tej afery sprzed kilku lat i wsypania glinki. No więc jeżeli chcemy wyrównać poziom w tej nawierzchni, jakoś ją zrewitalizować, no to jeżeli mamy za dużo glinki, no to trzeba dosypać więcej sienitu, więc będzie, jest coraz mocniej właśnie mówiono o tym, żeby ten suchy sienit dosypać. Może wyjść efekt odwrotny. No, ryzyko jest duże, ale w Częstochowie wierzą, że to rozwiąże wszystko i wtedy tor na każdy zawód będzie... Tylko, że właśnie to jest cały czas jestem, ten jest tor. Jest Leon Madsen i ja bym nie rezygnował oczywiście z tego zawodnika, bo jest to lider drużyny i może gdzieś tam atmosfery na odprawach nie widać najlepszej, ale gość robi punkty i tego przede wszystkim się od niego oczekuje, żeby on robił trójki i przywoził punkty. Ale
No, nie spodziewaliśmy się takiej formy Mikaela Mikkelsena w tym sezonie. Myślę, że gdzieś tam nawet, no jestem przekonany, że w przyszłym roku będzie to wyglądało trochę inaczej, ale jednak no, opieranie gdzieś ciężaru drużyny na Kacprze Worynie, na Jakubie Miśkowiaku, no to nie mogło się udać. Kacper Woryna miał dobry sezon, ale to jeszcze nie jest zawodnik, który będzie... Nie no, ale po takim sezonie nie spodziewaj się, że Kacper Woryna będzie takim naprawdę rasowym liderem. Nie. To był dobry sezon, ale to wiadomo, że czasami zawodnik ma jeden sezon i później jest... Czyli, że jest, taki sezon konia, różnie. Ale spokojnie. Może nie konia, ale no, jak widzimy, ciężko jest to utrzymać, tak? Z pewnego poziomu wszedł na poziom wysoki, a wysoki poziom w Ekstralidze jest utrzymać ciężko. Wiemy, że był Rafał Lewicki, teraz Rafała Lewickiego nie ma. Na ile to było pomocne, nie wiem, ale na pewno było, no bo jeżeli był Rafał, to wyniki były. Może i Kacper oczywiście ma swoich mechaników, gdzieś sprzęt, oni znają, tak, Rafał przyszedł jako doradca, ale on miał kontakty u tunerów, on potrafił z tunerem porozmawiać z Kacprem, tych zawodników klasowych miał. Nie wiadomo, na jakich silnikach jeździł, kogo tak, to były silniki. Potrafił na pewno przekazać tunerom te wieści, od Kacpra być może wyciągnąć coś, czego on sam by się nie spodziewał, że może być to ważne i tego teraz nie ma, więc... Tu nie ma gdzieś tam, nie potrzeba miliona doradców, analityków i tych innych rzeczy, kiedy nic ci nie da pięciu trenerów, jeżeli Kacper Woryna robi zero, jak Miśkowiak jedzie dwa dobre mecze, juniorzy mieszają się co spotkanie i punktów też nie przywożą i Mikkel Mikkelsen jedzie jeden z najsłabszych sezonów, to tego nie zmieni nic. Przygotowanie toru, przyjeżdża Lublin, robi 50 ponad punktów na torze rywala, tak? Częstochowa, przyjechał Wrocław, też zmiótł tą Częstochowę, więc ja bym tutaj gdzieś nie szukał przyczyn w torze, a w tym, co pokazują zawodnicy i tam nie ma regularności i dlatego to wygląda tak, jak wygląda. Widzowie na czacie piszą, zaskoczę cię tymi głosami pewnie. Okay. Ponownie, sam siebie zaskoczę, powiem ci szczerze, bo ta teza z tym Leonem Madsenem gdzieś poza Częstochową wydaje się być kompletnie absurdalna, ale... Kuba R. pisze, za dużo indywidualistów we Włókniarzu i może i właśnie Madsen jest tym punktem, który trzeba zmienić. Cieślak już na niego narzekał. Uważam, że to jest klucz. I dalej. Tomasz Medrek. W Częstochowie jest jeden problem. Madsen jest większy niż klub. Tam każdy inny zawodnik gaśnie. Nigdzie zawodnik nie powinien być większy niż klub. Także takie głosy z czatu. Oczywiście przeczytałem te, które zgadzały się z tą moją tezą. Inne zerkam. Częstochowa powinna podziękować Mikkelowi, pisze Krzysztof Mikołajczak. Także jeszcze... Pytanie, na ile to są nasze obserwacje? No Jarek Dymek mówi, że jest wszystko w porządku, tak? Ale... No widać, mówię, widać, że nie wszystko do końca. Jeżeli Częstochowa może na kogoś liczyć, to liczy na Madsena i gdzieś tam nie widzę, żeby tor był przygotowywany specjalnie pod niego. Teraz była plandeka, wszystkim tor nie pasował, Madsen zrobił 16, ostatnio plandeki nie było, Madsen też zrobił dużo punktów, więc no jest to lider i może i gdzieś tam jest samolubny, patrzy na pieniądze, ale... Tacy zawodnicy są, to dobrzy zawodnicy są samolubni, tak, patrzą się na swój wynik. Bartek Zmarzyk też nie poczekał na Dominika Kuberę i gdzieś tam utrudnił mu jazdę, przez co Dominik spadł na dalszą pozycję, ale swoje zrobił, 3 punkty zrobił, Lublin wygrał i w końcowym rozrachunku patrzymy na to, kto ile dołożył. Jeżeli Madsen robi prawie 50% punktów drużyny, no to czy on robi dobrą atmosferę, czy nie, to... Atmosfera, nie wiem, na odprawie nie wpłynie na to, że Woryna nagle zacznie przywozić trójki. No, każdy zawodnik musi poradzić sobie sam ze swoim sprzętem i jest odpowiedzialny za swój wynik. Szymon Kałek dodaje jeszcze, Częstochowa to głównie brak juniorów, także tych tez dotyczących tego, dlaczego w Częstochowie jest tak, jak tak, a nie inaczej, jest naprawdę bardzo wiele. Komunikacyjny Wojtek jeszcze pisze, w Częstochowie brakuje zgrania między zawodnikami, także mają o czym myśleć właśnie we Włókniarzu, co zrobić, żeby było w kolejnych sezonach lepiej. Dave Z pisze, 1100 osób ogląda i tylko 120 łapek w górę, no dajcie spokój, przecież to nic nie kosztuje. A jeszcze co do Włókniarza, tylko dorzucę, że dobry ruch z Sebastianem Ułamkiem, bo uważam, że to będzie bardzo pomocne dla juniorów i jeżeli coś ma drgnąć, to właśnie w tej formacji. Zobaczymy, jakie będą efekty tej współpracy. Patryk znakomicie odczytuje te niewerbalne komunikaty, które mu przesyłam. Zajmijmy się, zgodnie z prośbą użytkownika, chyba Dawida Baczka, już przepraszam bardzo, jeżeli to ktoś inny pisał, ale wydaje mi się, że to Baczek Dawid pisał. Zajmijcie się pozostałymi ligami, niższymi ligami. Krzysztof Mikołajczyk domaga się drugiej ligi. Druga liga też będzie, ale na razie typy na półfinały pierwszej ligi żużlowej. Jak przewidujemy, jak skończy się rywalizacja właśnie w tej części finałowej pierwszej ligi żużlowej?
poprosimy te plansze. No i tutaj jest niewiarygodna zgodność. Enea Faluba z Zielona Góra to jest nasz absolutny faworyt do awansu do PGE Ekstraligi. Dalej Rolf Rybnik, osłabiony brakiem Patryka Hansena, ale oczywiście mogący stosować za niego zastępstwo zawodnika. To jest subtelna, czy bardzo znacząca różnica, no bo Abramczyk Polonia Bydgoszcz, którą widzimy na trzecim miejscu, no bydgoszczanie nie mogą stosować zastępstwa zawodnika za Wiktora Przyjemskiego, o tym za chwilę myślę też powiemy, no i czwarte miejsce dla drużyny z Ostrowa, no wydaje nam się, że to jest zdecydowanie najsłabsze ogniwo w tym całym gronie. Znaczy, ja jeszcze sprostuję, uważam, że Ostrowie w tym momencie jest mocniejsza niż Polonia Bydgoszcz, no ale niestety te drużyny się nie zmierzą. Dokładnie. Nie zmierzą, to jest jakby uzależnione od regulaminu. Wyższe miejsce dla drużyny, która była wyżej w tabeli po rundzie zasadniczej. Macie rację, zgadzam się z wami. Słusznie tutaj wytknęliście, bardzo przepraszam. Faktycznie jest w pierwszej lidze tak, że o tym zresztą z Mateuszem rozmawiałem i poprawialiśmy różne typy, zanim jeszcze one zostały zlecone na produkcję. Sprawdzaliśmy, że faktycznie w regulaminie jest tak, że pierwsza, druga drużyna, one oczywiście walczą w finale, natomiast trzecia, czwarta drużyna, tam nie liczy ma. Się kolejność Dokładnie. Po rundzie zasadniczej. Abramczyk Polonia Bydgoszcz ma ten przywilej, że była wyżej, stąd to trzecie miejsce w naszych typach. Jest zgodność, jeżeli chodzi o tę pierwszą ligę żużlową. Wydaje mi się, że jedno słówko można powiedzieć, dlaczego za Wiktora Przyjemskiego nie można stosować zastępstwa zawodnika. Komunikat GKS-Z w tej sprawie jakiś czas temu już się pojawił. Jest tam taki tajemniczy zapis o tym, że z numerem pierwszym, ten najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o zastępstwa zawodnika, to jest brak zawodnika i do tego jest dopisek postanowienia G.6. Zerknąłem w postanowienie na rok 2023, dokładnie mówiąc na rozdział, który dotyczy liczenia średniej indywidualnej i po obliczeniu średniej indywidualnej sporządza się listę klasyfikacyjną zawodników dla każdego klubu. I na liście pomija się zawodników młodzieżowych w ten sposób, że miejsca zajmowane przez tych zawodników na liście są puste. Czyli w sytuacji, w której najlepszym zawodnikiem drużyny, tak jak w przypadku Abramczyk Polonii Bydgoszcz, jest Wiktor Przyjemski, zawodnik młodzieżowy, no to drużyna de facto traci, bo jest ten jeden zawodnik, którego można zastępować mniej. No i pytanie, czyli tak uważacie... Tak samo było z Gustcem chyba rok temu, ile dobrze pamiętam. Bardzo możliwe, w Poznaniu, lidze, bo to jest ta sama zasada. Czyli Piotr Kaczorek jest za tym, żeby zmienić regulamin. Czy to jest absurdalne? Kolejny, wam takie kolejny pytanie. Argument za tą rację chwili w polskim żużlu. Coś nie pasuje, zmieniamy. No nie, ale tak zupełnie poważnie, bo okej, racja chwili, wiemy, że te różne absurdalne przepisy wychodzą w sytuacjach, kiedy jest jakiś problem. Na przykład zastępstwo zawodnika. Były w zeszłym sezonie 3 ZZ-ki, w tym sezonie jest 1 ZZ-ka, kontuzja Andersa Thompsona, cyk. Już jest pomysł, żeby były to 2 ZZ-ki w rundzie zasadniczej, 3 ZZ-ki w części finałowej rozgrywek. I co do tego, to uważam, że to akurat nie jest najlepszy pomysł, że to trochę nam niepotrzebnie jeszcze to komplikuje. Można iść albo w prostsze rozwiązanie, że tylko ci zawodnicy, którzy są słabsi, mogą zastępować tego lepszego zawodnika, albo powiedzmy, że 3 zawodników przez cały sezon, po co robić takie rozgraniczenie, no ale tutaj, w sytuacji, w której młodzieżowiec, inaczej, jakie są argumenty za tym, żeby wykluczać młodzieżowców z tego grona? No, domyślam się, że chociażby to, że w rozkładzie jazdy, tak, w planie wyścigów, no, ma 3 wyścigi, chociażby junior, i no trudno sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, za chwilę Bartosz Zmarzlik będzie zastępował, powiedzmy, w takiej sytuacji Mateusza Cierniaka, tak w biegu juniorskim. No nie, w biegu juniorskim nie, ale powiedzmy takie taktyczne, no właśnie, szachy. Zobacz, wystawianie juniora gdzieś pod numerem seniorskim, no tak, i jazda za niego. Że tutaj ma 3 wyścigi w programie, a w przypadku, gdyby mogło być ZZ-ka, to dawanie go nagle na pozycje seniorskie, to już jest wtedy 5 wyścigów. Także myślę, że no jest to trochę uzasadnione. To jest, no rzadko się zdarza taki przypadek, żeby junior był najskuteczniejszym zawodnikiem, ale myślę, że te 2 dodatkowe wyścigi to jest no taki... No ale z drugiej strony ten Wiktor i tak jeździł przecież te 5 wyścigów. W tym przypadku tak, ale wiele razy domyślam się, że byłaby taka sytuacja, że junior ma 1-4 średnią, zdobywa średnią na mecz 4,5 punkta, tak powiedzmy, czy 4-5. No i nagle co, ZZ-ka, bo jest trzecim zawodnikiem w składzie. Jest sadzany na 5 wyścigów. To może liczmy te średnie do ZZ-ki nie 2 razy na sezon się liczy. Nie, 3 razy, przepraszam. Przed sezonem, po 7 kolejce i po kolejce 14. To może zamiast te 3 razy liczyć, to liczmy i częściej. To może jeszcze odliczmy biegi juniorskie u juniorów, no i tak dalej. No, i, no dobra. No. I to i zawsze ten argument za upraszczaniem żużla, nagle jak dochodzimy, że może by coś zmienić, to
10 stron. Musimy albo upraszczać, albo robić jakoś sprawiedliwie. Dobra, ja już proszę reżyserkę o wyciszenie mikrofonu w tym dwóm panom. Nie podoba mi się, że tutaj jakieś kontrargumenty rzucacie i to najgorsze, co najgorsze, to trafne. Dlatego zajmiemy się tematem innych zmian. PGE Ekstraliga, w zasadzie Ekstraliga Żużlowa, no bo to ta spółka będzie zajmowała się nie tylko PGE Ekstraligą, czyli ligą, ale również pierwszą ligą żużlową. Julia, jak oceniasz ten pomysł, jak oceniasz to, można powiedzieć, te zmianę stref wpływów w polskim żużlu? Czy to będzie zmiana jakościowa, czy pierwsza liga wykona tak duży skok jakościowy, jak możemy zobaczyć to na przykładzie PGE Ekstraligi? Nie sądzę, żeby w pierwszym sezonie tak się stało, bo najpierw trzeba zobaczyć w ogóle, jak to będzie funkcjonowało. Tak samo. Ale w kolejnych latach, w dłuższej perspektywie. Ale w kolejnych latach myślę, że może to działać na plus. Myślę, że tak, bo jeżeli jeszcze byłby pomysł powiększenia tych lig, tak, co tam też do tego chyba zmierza, tak, no to myślę, że tak, że wtedy ten przeskok z pierwszej ligi do PGE Ekstraligi będzie nieco mniejszy. Mateusz, wiemy, że na ten temat chciałeś z nami porozmawiać, więc o to ten temat się pojawia. Nie będę cię pytał o cenę, ale o to, czy masz jakieś informacje, jak to ma działać, co się zmieni, no bo samo to przejście tej pierwszej ligi pod to władanie czy w strefę wpływów Ekstraligi Żużlowej, no już oznacza na pewno zmianę jakichś procedur, zmianę jakichś standardów. Inne osoby będą się też pewnie tą ligą zajmować. Co wiesz na ten temat? No tak, chodzi o kilka płaszczyzn. Najważniejszym argumentem są negocjacje najbliższego kontraktu telewizyjnego, który będzie miał gigantyczne znaczenie dla wszystkich w żużlu, bo on jakby ułoży sytuację w światowej dyscyplinie u nas przede wszystkim. I będzie wiadomo, czy mówimy już o tym, że żużel miał swój szczyt, czego niestety się spodziewamy, że to może być koniec wielkich emocji i koniec wielkiej kasy dla zawodników przede wszystkim i klubów. Ale właśnie działacze postrzegają, że połączenie tych lig jest szansą na to, żeby ten kontrakt był przynajmniej tak samo wysoki jak ten ostatni. Więc przede wszystkim wielka kasa i uratowanie tych pieniędzy, które są. Bo jeżeli ta suma kontraktu telewizyjnego dla PGE Ekstraligi spadnie, to w ogóle nie będzie nawet rozpoczynany temat powiększenia ligi. Przypuszczam, że niestety nawet jeśli ta kwota zostanie utrzymana na tym samym poziomie, to również może być to problematyczne, no bo prezesi klubów już teraz sygnalizują, że nie zgodzą się na poszerzenie ligi. No jeśli wiązałoby się z tym, że kluby będą dostawały na przykład 2 miliony mniej z kasy ligi, więc... Skupiasz się na tym temacie powiększenia ligi, więc zapytam wprost. Czy ten ruch, to znaczy przejście tej pierwszej ligi żużlowej w kierunku Ekstraligi Żużlowej, podwładanie Ekstraligi Żużlowej tak naprawdę, czy to jest krok w kierunku powiększenia PGE Ekstraligi i to jest główny cel tego mariażu? Nie, uratowanie przede wszystkim pieniędzy, wielkich pieniędzy i tego, by lepiej przygotowywać beniaminków do jazdy w PGE Ekstralidze. PGE Ekstraliga dzięki temu będzie miała pełne zdolności audytu w klubach pierwszej ligi. To się działo do tej pory, ale właśnie przed fazą play-offu były spotkania wysyłane z tymi klubami, tak, które ale były wysyłane też wnioski o audyt w tych klubach, które chciały, deklarowały, że chcą powalczyć o awans, ale teraz jakby ten audyt będzie całoroczny, więc władze PGE Ekstraligi będą wiedziały, czy dany klub funkcjonuje na takich zasadach jak ekstraligowy. Co więcej, będą mogły wymagać, żeby chociażby Orzeł Łódź te wzorce marketingowe, wzorce organizacyjne brało tych najlepszych klubów. Mogą także wymagać zmian w infrastrukturze, żeby nie było tak, że nagle zmiany zaczną się, gdy wiadomo, że zespół awansował i mamy znowu rozkopane tory i wszystko się dzieje w ciągu 3 miesięcy. Więc teraz te zmiany będą mogły być płynniejsze, wzrost wymagań będzie na pewno. Więc to są te rzeczy, na których się pewnie skupimy w najbliższych latach. Piotr Matuszewski. Ej, gadacie bzdury. Uważam, Polonia bez Wiktora ma szansę na awans na finał. Jeżeli seniorzy Polonii cała piątka pojedzie dobrze, a stać ich na dobry wynik, wystarczy 46 punktów Polonii i pach. No, ja powiem szczerze, nie wierzę w Abramczyk Polonii Bydgoszcz, no bo jeżeli seniorzy Polonii cała piątka pojedzie dobrze, no to się chyba nie zdarzyło w tym sezonie, żeby cała piątka pojechała dobrze na poziomie, na którym tego od nich się oczekuje. Adrian Chocianowski, czy był już transferowy młyn? Nie, transferowego młyna jeszcze nie było i czekamy aż pod naszym live'em pojawi się 300 łapek w górę. Patrzę w tym momencie 254 łapki w górę przy 1200 osobach niemal. To jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o oglądalność, ale czekamy, aż te łapki w górę się pojawią i odpalimy ten transferowy młyn.
Patryk, z perspektywy zawodników, czy ta zmiana będzie miała jakiekolwiek znaczenie? Powiększenie ligi? Nie, myślę, że pierwszą ligą będzie zarządzała Ekstraliga. No myślę, że nie, z perspektywy zawodników raczej nie. No, w ich podejściu się nic nie zmienia, tak? Jest kontrakt, jest praca do wykonania, to raczej bardziej w zarządzaniu klubem i tym, co będzie się z tą zmianą wiązało. Myślę, że zawodników to jakoś nie będzie dotyczyć, więc tutaj wielkich rewolucji bym się nie spodziewał. Wiemy, że też w związku z tym mariażem są pewne zmiany personalne, jeżeli chodzi o to, jak te stołki są obsadzane. Piotr Szymański ma być dyrektorem zarządzającym pierwszej ligi żużlowej, ale to wydaje się, że jest tylko przystanek, prawda, Mateusz? Wiele wskazuje na to, że Piotr Szymański jeszcze w tym roku przestanie być przewodniczącym GKS Rzeszów. Ta decyzja jeszcze nie została formalnie podjęta, ale chyba nawet sam pan przewodniczący skłania się do tego, żeby skupić się tylko i wyłącznie na pracy w pierwszej lidze, żeby udowodnić, że potrafi dobrze dowodzić rozgrywkami, jeśli skupi się tylko na tym. Ale to też jest element szerszej układanki, bo fajnie, że nasi działacze mają dosyć ambitne plany i dalekosiężne, bo Polska już można powiedzieć rusza po Armando Castanie. Chcemy zrobić przewrót w światowym żużlu i Piotr Szymański miałby być kandydatem właśnie na stanowisko szefa Komisji Wyścigów Torowych w FIM-ie. Miałby zastąpić Włocha, a wybory są bodaj za 2 lata. Więc ambitne zadanie, żeby faktycznie przekonać międzynarodowych działaczy, także z innych krajów, że jednak tylko pod przewodnictwem Polski ten żużel może się rozwijać. Tylko właśnie to jest pytanie, bo oczywiście my, kibice żużla, zwracamy uwagę tylko na żużel. Komisja Wyścigów Torowych FIM to jest dla nas zwierzchnik żużla i to tyle. A wiemy, że tam też wchodzą w grę inne sporty. No, ale niszowe dyscypliny jednak. No tak, ale wciąż trzeba pamiętać o tym, że tam nie zasiadają tylko działacze żużlowi. Pytanie, czy Polska ma coś do zaoferowania w temacie innych dyscyplin, które są pod tą komisją zrzeszone. No, wiemy o tym, że ważne stanowiska w tej części europejskiej FIM, czyli FIM Europe zajmuje czy Michał Sikora, czy właśnie Piotr Szymański. Czy my mamy szansę w ogóle przekonać tych międzynarodowych działaczy do tego, że warto na Polaka postawić? No myślę, że tak, bo przede wszystkim wszyscy zdają sobie sprawę, że jednak żużel to przede wszystkim Polska. Mamy pieniądze, mamy umiejętności organizacji najważniejszych imprez. Oczywiście musimy też dać pewność tym krajom, że to nie będzie tak, że jeżeli Polacy staną na czele, to będziemy już organizować na przykład wszystkie rundy w Polsce Grand Prix, tylko że będziemy patrzeć na te kraje i właśnie im pomagać, ale już samo to, że zobaczcie, mamy Ekstraligę U24, ci działacze z tych krajów, no muszą to doceniać, że ich młodzi zawodnicy przyjeżdżają tutaj się rozwijają. Tutaj są naprawdę pod bardzo dobrą opieką, więc takie inicjatywy naprawdę dodają nam punktów. Zresztą umówmy się, no za Armando Castanie, oprócz tego, że on próbuje w jakiś sposób taki marketingowy trochę te inne kraje dopieszczać, no to wielkiej rewolucji nie zrobił. Mam wrażenie, że żaden z krajów nie może mu nic wielkiego zawdzięczać. Może Anglia, bo dzięki temu jeszcze ten kraj się jakoś w miarę pozycjonuje wysoko w takim rankingu państw żużlowych. Kiedy Polska byłaby, no to wiadomo, że byłoby to troszeczkę inaczej, ta hierarchia by się zmieniła. No więc myślę, że to nie będzie aż tak trudne, jak się wydaje. Oczywiście potrzebna jest mądra polityka i sukcesy kolejne w FIM Europe. Na tym też Piotr Szymański musi się skupić. I Michał Sikora no, musi pomóc. No więc to są takie narzędzia do oddziaływania. No, kto jak nie Polacy. Zadaliśmy pytanie na czacie, ja tej ankiety za bardzo nie promowałem. Umknęło mi to. Ekstraliga żużlowa będzie zarządzać pierwszą ligą żużlową. Jak oceniasz ten ruch? Pozytywnie ocenia go 51% widzów, także wydaje się, że bardzo dobrze. Ale zaskakująco mało, 51? 51. Neutralnie ocenia to 26%. Aha, jest neutralnie, bo myślałem, tak, że 49%. Tak. A negatywnie 22%, więc no, można by taką... A ciekawe, czemu negatywnie? Może niech kibice napiszą, bo sam jestem ciekawy, czego się boją, bo... No bo przecież... No, mnie osobiście też wydaje się, że ten ruch jest bardzo dobry, natomiast Kuba Barański na to zwraca uwagę.
A co jeżeli powiększą Ekstraligę, to co zresztą? Zostajemy w trzech ligach i mamy kadłubową drugą ligę, czy dzielimy pierwszą ligę w jakimś formacie? Ja osobiście powiem szczerze, że z tego względu nie jestem fanem powiększenia PG Ekstraligi. Być może rywalizacja byłaby lepsza w tej PG Ekstralidze, bo byłoby więcej meczów, być może kontrakt telewizyjny byłby wyższy dla tych klubów. Natomiast problem jest taki, że jak odejmiemy te 10 zespołów od pozostałych, czyli w sumie nam zostanie 23 minus 10, 13 zespołów, no to co dalej? 8 zespołów w pierwszej lidze i 5 w drugiej lidze, no to te ośrodki żużlowe w drugiej lidze będą przymierały, a chociażby widzimy to, że tam potrafi też ten żużel odżyć, jak widzieliśmy to w Pile podczas Canal Plus Online indywidualnych mistrzostw Polski, jak widzimy to w Rzeszowie, jaka tam jest mobilizacja, czy ten optymizm, który dostrzegamy w Tarnowie, to wszystko nie miałoby szansy się wydarzyć. W tym momencie na czacie jest druga ankieta, czy Piotr Szymański to dobry kandydat na przewodniczącego Komisji Wyścigów Torowych FIM. Na tak jest 51% użytkowników, na nie 49%. Także tutaj też bardzo wyrównane, podzielone głosy kibiców. Natomiast, co najważniejsze dla naszych widzów, to to, że, szanowni państwo, 345 łapek w górę. Więc ja już myślę, nie będę dalej przedłużał, tylko co? Poprosimy dżingiel. Transferowy młyn, czyli segment, którym mam wrażenie kibice i widzowie Kolegium Żużlowego lubią najbardziej. Przenosimy się na ten rynek za kulisy środowiska żużlowego, przenosimy się na ten rynek transferowy. Zerkam na czat, co tam nasi widzowie piszą, co chcą wiedzieć, ile drużyn w drugiej lidze żużlowej 2024. No są starania w Krakowie, to wiemy, są starania chyba też w Świętochłowicach, żeby dołączyć, także być może będzie ich więcej. O, rozgrzał się czat, od razu lecimy. Co z Churyszem? Z Churyszem chyba odchodzi z Stali Gorzów. Tak, to już jest niemal pewne. W grze trzy kluby, Falubas, ale przede wszystkim Apator i Sparta Wrocław, to te dwa ośrodki, które cały czas bardzo mocno walczą. To związane jest z innym transferem, o którym już mówiłem trochę, ale dla mnie to jest absolutnie transfer. No, najważniejszy, być może najbardziej niespodziewany transfer, właściwie tego transferu, którego nie będzie, czyli to, że Jakub Krawczyk jest bardzo, bardzo blisko pozostania w Arget Malesie Ostrowie Wielkopolskim. Sensacja dla mnie zupełna, która odwraca hierarchię w PG Ekstralidze na przyszły rok i której stawia w koszmarnie trudnej sytuacji Betar Spartę Wrocław, bo moim zdaniem Andrzej Rusko nie ma już możliwości odpowiedzenia na to Motorowi Lublin i to z kolei może oznaczać, jeśli nie wydarzy się cud z Wiktorem Przyjemskim, bo za chwilę mogą być jakieś kosmiczne oferty dla tego zawodnika, bo to może się stać taki święty graal i kto ma Wiktora Przyjemskiego, ten ma mistrzostwo w przyszłym roku, więc chociaż tutaj wiadomo, że sytuacja jest, wydaje się, że wyjaśniona od dawna, ale z Jakubem Krawczykiem też tak się wydawało, do momentu, w którym Arget Malesa nie postanowiła zawalczyć. Tak, zawalczyć i gdzieś to mam wrażenie jest takie ambicjonalne działanie przedstawicieli klubu, bo walczą nie tylko Jakuba Krawczyka, ale też o Mariusza Staszewskiego i najprawdopodobniej właśnie zatrzymując Jakuba Krawczyka zatrzymują też swojego trenera. Znaczy finansowo na pewno wyjdzie podobnie na tym, a może i może lepiej ostatnio i Jakub Krawczyk finansowo wyjdzie na tym pozostaniu podobnie. Do tego prezes Waldemar Górski na tyle dobrze się nim opiekuje, że na sprzęt nie będzie miał prawa narzekać, a gdzieś też argumentacja była taka, no jak przejdzie do Wrocławia, jednak dostanie trzy wyścigi i na tym może się zakończyć jego jazda w meczu, a w Ostrowie będzie miał tych wyścigów więcej i z tego względu Kuba też no, postanowił zostać i nie przenosić się do Wrocławia. Ma być zawodnikiem U24, bo to jest ważne i dlaczego mówimy o pieniądzach? No dlatego, że 5 wyścigów w pierwszej lidze i powiedzmy 10 punktów, bo tyle, na tyle stać Jakuba Krawczyka. Przy porównywalnych stawkach jednak tych punktów w pierwszej lidze zdobywa się więcej, więc ta wypłata też jest większa. Ja Mateusz, poproszę cię o bardzo lakoniczne wypowiedzi, bo czat w tym momencie zaczął lecieć jak jakaś taka ściana deszczu, więc a czasu do końca programu jest naprawdę niewiele, więc króciutko, co z Buczkowskim i Tangate'em? Mówi się o klubach gdzieś, chyba na Interi czytałem o tym, że Roan Tangate ma potencjalnie trafić do Rowu Rybnik. Czy tam jest jakiś temat? Co z Krzysztofem Buczkowskim? Cały czas kluby pytają o Roana Tangate'a. On już chyba wie o tym, że nie zostanie w Falubazie, więc zobaczymy, co się wydarzy.
też jest temat cały czas Wilków Krosno, jest też temat Ostrowi, więc zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych, no to już mówię, dniach, bo tak naprawdę wystarczy, żeby jeden z pierwszych tych liderów zdecydował się na jakiś ruch, i więc kolejne będą... I pójdzie potem domino. Tak, na razie wszyscy patrzą, bo też czekają kluby, co ciekawe, w pierwszej lidze, ponieważ oferty zawodników są bardzo wysokie. Już ubiegłoroczna giełda transferowa była wysoka. Wszystkim wydawało się, że to Falubas tak podbił stawki i że to za chwilę opadnie, tak? Bo Falubas wszedł i nagle stawki 505 stały się normą. Tak, zawodnicy zaczęli wysyłać takie oferty. No i wydawało się, że Falubasu nie będzie. Falubas jest blisko awansu, już nie działa na rynku pierwszoligowym, więc ceny spadną. A tak się nie stało. Nawet przecież Dimitri Berger wysyłał oferty 454,5. Więc zawodnik, który powiedzmy, no nie ma takiej renomy gwiazdy pierwszej ligi. Więc jeżeli pytasz o Rohana Tangeita, no to kilka klubów walczy. Tak samo Krzysztof Buczkowski do tej pory odmawiał rozmów z innymi klubami, bo liczył na Falubas, ale on już powoli do niego dociera, że Falubas prowadzi rozmowy z innymi zawodnikami, a te rozmowy, które są w Zielonej Górze, nie prowadzą do jakiegoś konkretnego celu. Chyba raczej tylko tyle, żeby go uspokoić, żeby jechał jak najlepiej w tych ostatnich meczach, ale Krzysztof Buczkowski jest najbliżej przejścia do Polonii Bydgoszcz, bo tam prezes Jerzy Kanclerz bardzo, bardzo mocno naciska na to. Kolejne nazwisko, Krzysztof Kasprzak. Szczerze mówiąc, zupełna cisza panuje wokół Krzysztofa Kasprzaka. Wiadomo, że wielu ludzi mówi, że on by idealnie pasował do Wybrzeża Gdańsk. Pytanie tylko, czy Wybrzeże Gdańsk będzie stać na taki ruch, czy będą chcieli takiego zawodnika. No i to jest to, w co w Wybrzeżu Gdańsk mówimy. Liczyliśmy, że ten ubiegłoroczny sezon ich czegoś nauczy, ale już wiemy, że ich nie nauczył za wiele, więc tam znowu są problemy. Znowu będzie wymiana praktycznie całego składu. Więc... Kwestie finansowe? Tak, na pewno, i organizacyjne. Dobrze, zerkam dalej na czat. Gdzie widzicie Mateusza Świńskiego? To już o tym chyba wspominaliśmy, że najlepiej chyba byłoby dla niego, żeby wylądował gdzieś w drugiej lidze. To ja jeszcze zapytam, bo Nordic Brethren też się pojawiły dzisiaj, chyba u Marcina Karwota, tak. Takie informacje Rob Rybnik, na Twitterze. No właśnie, że Rob Rybnik, Polonia Bydgoszcz. Jaki kierunek obierze Nordic Brethren? Czy to trochę nie strzał w kolano dla Landshuter? No nie, no tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli odejdzie z zespołu Kai Hukenbeck i Nordic Brethren, to tak naprawdę ten zespół nie ma racji bytu w pierwszej lidze trochę, no bo wiemy o tym, że oni muszą mieć dwóch seniorów z Niemiec, no i juniorów swoich, więc bez... No takich... Kevin Welbert jest jeszcze gdzieś tam w obwodzie. A Sławek, kryją jakieś informacje, czy gdzieś no, się wybiera się? No właśnie, to jest wszystko do rozwiązania w najbliższych tygodniach. Ja słyszałem z kolei, że Kai Hukenbeck jednak mimo wszystko ma zostać w Landshut, więc to pokazuje, że być może także i Nordic Brethren się zdecyduje na to, więc zobaczymy. Na razie wiadomo, że z Landshut odchodzi Berger. I takie pytanie, które wydaje mi się, że na czacie pada najczęściej. Co z Nikim Pedersenem? Gdzie on w końcu wyląduje? Miała być Zielona Góra, potem prezydent mówi, że nikiego w Zielonej Górze nie będzie. Teraz czytam na czacie, że kibice widzą go już w Bydgoszczy, widzą go w ośrodkach pierwszoligowych. Dokąd będzie zmierzał Niki Pedersen? Tak, jutro ma być oficjalna odpowiedź Jerzego Kanclerza, ale w Polonii nie ma nikiego Pedersena. I to jest chyba też związane z tym, że kluby czekają jeszcze, nie chcą tej wielkiej kasy zaoferować zawodnikom, więc no, będzie się działo dużo w najbliższych tygodniach w tej pierwszej lidze, bo tak jak mówię, wyraźnie widać, że Ostrowia buduje skład jako pierwsza. No i Wilki Krosno też są całkiem blisko zamknięcia fajnego składu. To też ciekawostka w Wilkach Krosno. Jonas Seifert-Salk. Dobry unik, Mateusz. Tak. Jonas Seifert-Salk bardzo blisko przejścia do Wilków Krosno. I to by oznaczało, że Wilki Krosno są naprawdę blisko skompletowania składu. Oni stawiają na tych zawodników. Koncepcja jest taka, że do Wilków mają trafić zawodnicy, którzy mogą być jeszcze lepsi. To może podsumujmy. Norbert Krakowiak, tam już jest prekontrakt. Wacław Milik tam również jest. Mówisz o Jonasie Seifert-Salku. Kto jeszcze? Chociażby Krzysztof Buczkowski. On ma mechaników z Tarnowa, więc on też bardzo mocno jest przymierzany do tego składu. No i wtedy jeden senior i tu można większą dowolność. Mówisz postawić. Też o Ostrowie. Jak gdzieś mi mignęło na Twitterze w dyskusjach kibiców, że Gleb Czugunow, o Gleba Czugunowa też kibice bardzo na czacie blisko się Ostrowie. Pytają. To jest Ostrów. Kto jeszcze w Ostrowie? Mówisz, że Ostrów jest gdzieś tam taką drużyną, która już ma w zasadzie wszystko, czy bardzo tak, dużo, no, czy poukładane? Tobiasz Musielak tam jest, więc już w tym momencie mamy trzech zawodników. No czyli i... tak, Tobiasz Musielak, Gleb Czugunow.
Oliver Berntson. Oliver Berntson. Całkiem możliwe. I Jakub Krawczyk na U24, tak? Wymieniłeś? Nie, nie wymieniłem. No właśnie, no więc już no mamy cztery. Tak naprawdę... I trzeba uzupełnić skład piąty. Tak, no więc zobaczymy. Więc nie ma Grzegorza Walaska, to jest pewne. W Ostrowie słyszałem, że Grzegorz Walasek jest już bardzo, bardzo, bardzo blisko Orła Łódź. Ostatni temat w transferowym młynie. Juniorzy Falubazu Zielona Góra. Ja dawno temu słyszałem, że Franek Majewski, Wiktor Przyjemski. Teraz wydaje się, że chyba Wiktor Przyjemski bliżej motoru. Franek Majewski to jest wciąż temat aktualny w Falubazie. Jeśli tak, to kto do niego? Jakikolwiek junior tylko się znajdzie, który potrafi zdobywać punkty, Falubas chętny, zdeterminowany, wie, że musi dołożyć te punkty juniorskie w przyszłym sezonie, jeśli będzie występował w PGE Ekstralidze, więc no absolutnie tutaj walka jest na wszystkich frontach, jeśli chodzi o Falubas, bo wydaje się, że Falubas ma już skład seniorski na przyszły sezon, czyli Piotr Pawlicki, Jarosław Hampel, z tego co słyszałem, Jarosław Hampel już jest dogadany z władzami tego klubu, Przemysław Pawlicki, Rasmus Jensen, Jan Kwech, no i szukamy tylko dwóch juniorów, którzy będą w stanie zdobywać punkty. No i Falubas ma całkiem fajny skład na PGE Ekstraligę. Cieszy mnie bardzo ten Rasmus Jensen w Falubazie Zielona Góra na przyszły rok w Ekstralidze, bo to uważam, że jest zawodnik, który naprawdę powinien dostać szansę. Tym bardziej, że pokazał to podczas Pucharu Świata. Pucharze Świata. Tak, był jednak mocnym ogniwem. Dobrze, to powoli dobijając do brzegu, bo kończy nam się czas antenowy, reżyserka już powoli chce iść też do domów. My zresztą również słóweczko na koniec do tej drugiej lidze. Już przygotowaliśmy tę planszę też. Zanim plansza, to jeszcze Jan Gariaciak. Zawsze dużo mówi się o złych torach. Warto wyróżnić Gniezno za tor z Piłą. 2 godziny przed meczem ulewa. Mecz odbył się bez opóźnienia i rozegrany w godzinę 23. No, byłem na tym meczu i tam wydaje mi się, że tam nawet było gdzieś w okolicach godziny 15 bardziej. 15 biegów bez równania, także też za to szacunek dla startu Gniezno. To szybciutko jeszcze, Mateusz, jak z nami jesteś, Stal Rzeszów, coś tam wiadomo w kontekście składu na przyszły rok, czy tu jest jeszcze oczekiwanie na awans? Walka jest i rozmowy są naprawdę z wieloma zawodnikami, chociażby Jonas Seifert-Calk, ale tych ofer, które Stal wysyła, jest bardzo dużo, to jest ośrodek bardzo aktywny, ale jednocześnie też żaden z tych najważniejszych zawodników no, nie zdecyduje się w tym momencie na przejście do Stali Rzeszów, bo ta droga do finału, do awansu jest jeszcze bardzo daleka jednak, bo siła drużyn w drugiej lidze całkiem wyrównana. Inna sprawa, pytanie, czy ktokolwiek poza rzeszowianami ma ochotę awansować do pierwszej ligi, ale domyślam się, że tak, więc na razie nikt nie podjął takiej stuprocentowej decyzji, no bo nikt też nie wie. A przy awansie Rzeszowa też problem chyba jest z juniorami, prawda? Dlatego, że Mateusz Majcher też jeszcze podczas ostatniego meczu z Tarnowem powiedział mi, że no sam rozważa, czy w ogóle będzie kontynuował swoją karierę i tak dalej, więc tam, jeżeli chodzi o juniorów w Rzeszowie, no to też może być problem. No tak, ale w pierwszej lidze to nie jest aż tak istotne, no bo umówmy się, że poziom tych zawodników w innych jest bardzo różny, jest... tak to nazwijmy delikatnie. Albo właśnie nie jest różny, jest całkiem jednolity. Krzysztof Mikołajczak jeszcze pyta, co dalej z kolejarzem Rawicz, czy będzie Żużel w 2024 roku? No właśnie, bo dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że ten klub został zawieszony. Szybko gdzieś tam wykonałem parę telefonów. Dowiedziałem się, co jak tam w tym Rawiczu słychać. Generalnie sytuacja wygląda nie najgorzej, to znaczy to zawieszenie jest związane z tym, że kolejarz Rawicz nie zapłacił kary. Kara jest, jak udało mi się ustalić, w wysokości 4,5 tysiąca złotych i zgodnie z informacjami, które uzyskałem w klubie, jeszcze dzisiaj prezes Knop ma tę karę uregulować. To zawieszenie jest, można powiedzieć, nieprzypadkowe. Dzisiaj też Aleksandr Łoktajew zawieszony. GKZ po prostu się zebrała i posprawdzała, kto tam te kary zapłacił, kto jeszcze nie zapłacił. Kolejarz Rawicz, Aleksandr Łoktajew, oni tych kar nie zapłacili, w związku z tym zostali zawieszeni. W Rawiczu patrzą na to, jak rozwinie się sytuacja. Nie wiadomo jeszcze na 100%, czy ten klub w przyszłym roku wystartuje. Natomiast starania o to, żeby ten klub wystartował, są. Wiadomo, najpierw trzeba te wszystkie zobowiązania popłacić, również karę dla Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Natomiast jeżeli chodzi o czołówkę, to już na sam koniec, bo Dominik też pyta, czy coś o drugiej lidze będzie, to parę słówek powiemy. Najpierw poprosimy planszę z naszymi typami na to, jak rozwinie się sytuacja w drugiej lidze żużlowej. No i tak, tutaj zgodność moich gości. Teksom Stal Rzeszów, te drużyny widzicie w pierwszej lidze żużlowej. Dalej Ultrapur, Start Gniezno. No i trzecie, czwarte miejsce, ta sama zasada co w pierwszej lidze. OKA Bedmet, kolejarz Opole odpadnie w półfinale, ale ze względu na wyższą pozycję po rundzie zasadniczej będzie na trzecim miejscu. Grupa Azoty Unia Tarnów na
czwartym miejscu. Dlaczego nie wierzycie w Ultra Pure Start Gniezno? Powiedzcie może mi. Nie jesteśmy z Gniezna, dlatego. Ja też nie jestem, a wierzę. Trochę Julia, dlaczego? Dlaczego Rzeszów, dlaczego nie Gniezno? No nie, no Rzeszów jednak idzie tak jak i Falubas. I tutaj pojadę sloganem Ostrowi, ostro po swoje. No nie aż tak ostro, była przecież też porażka nie, w Pile. Rzeszów jest jednak mocno zdeterminowany. Ja myślę, że tutaj w tym kontekście to się nie zmieni. I tak uważam, że Gniezno i tak odbiło się bardzo wysoko w tym sezonie. Tak samo i Tarnów, bo Tarnów też był bardzo w pewnym momencie gdzieś daleko w tej tabeli, ale tam doszły transfery Pawła Miesiąca, Szymon Bańdur i Marko Lewiszna i po prostu te jaskółki odleciały, poleciały, poszybowały w górę i też uważam, że to jest duży sukces. No właśnie, że... DAF 8207, hahaha, wszyscy się zdziwią, jak Unia awansuje. Rozmawiałem z Rafałem Martuszewskim, zresztą też czytałem wywiad na jego blogu z Kamilem Góralem. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, jeśli tak, to bardzo przepraszam. Generalnie w Tarnowie jest bardzo duży optymizm przed tą fazą playoffów. Jeszcze niedawno była walka o to, czy Żużel w Tarnowie w ogóle przetrwa. Trzeba było awansować do fazy playoff. Świetna frekwencja na meczu z Opolem, przypieczętowanie awansu do fazy playoff, obietnice grupy Azoty, że zwiększą wsparcie na przyszły sezon i to wszystko wygląda tam naprawdę bardzo optymistycznie. No dlatego, że tam nie ma tej presji takiej, jak była w Rzeszowie, tak, że tam rzeczywiście budowano ten skład taki dość szeroki i tak dalej, żeby rzeczywiście ten awans przypieczętować, a rzeczywiście Tarnów w pewnym momencie się trochę zdziwił, że rzeczywiście chyba w tej czwórce jednak jest. No na tym zależało działaczom i też zawodnikom w Tarnowie. Z tego co wiem, to tam naprawdę jest bardzo duża mobilizacja. Ernest Koza i jeszcze jakiś zawodnik w ogóle dostali nowe silniki od sponsorów. Są gwarancje Grupy Azoty na kolejny sezon, także naprawdę ty Żużel w Tarnowie wydaje się, że odżywa. Oczywiście najważniejszy temat stadion, to jeszcze trzeba będzie załatwić, ale ciekawe jest to, że w Tarnowie Tarnów może być naprawdę łakomym kąskiem dla zawodników, bo tam umowy podpisuje się z Grupą Azoty, wystawia się fakturę, przelew jest, bo Grupa Azoty płaci za punkty zawodników, płaci za wszystkie kontrakty, także jest wyciągnęli to na pewno... wnioski z poprzednich lat, gdy te przelewy jakoś jak przychodziły do klubu, to potem nagle się okazywało, że trzeba było czekać nie wiadomo dlaczego, kasa została przelana, ale klub tłumaczył, że nie ma przelewu i czeka na przelew od Grupy Azoty. No i w Grupie Azoty dziwili się, jak to, no przecież wszystko jest tu regulowane. No więc uproszczono trochę tę procedurę, no i z korzyścią, jak widać, dla klubu. Tam naprawdę może być bardzo ciekawie, no ale wiadomo, najpierw trzeba awansować do finału, potem ewentualnie do pierwszej ligi, a chociażby mecz w Rzeszowie, przynajmniej z mojej perspektywy, pokazał, że jednak ten finał to chyba mimo wszystko są jak na razie zbyt wysokie progi dla Grupy Azoty Unii Tarnów. Kończąc, 51% kibiców uważa, że Piotr Szymański to dobry kandydat na przewodniczącego Komisji Wyścigów Torowych FIM. 49% kibiców jest na nie. W ankiecie wzięło udział 284 widzów. Dziękujemy bardzo. No i co dalej? Szymon 376. Widać, że prowadzący z Gniezna. XD. No Szymon, nie polubimy się. Dobrze, kochani. 20... Ale koszulki nie masz. 21.35 nie, zdecydowanie nie. 21.35 się wybiła. Wydaje mi się, że to już jest pora, żeby kończyć jeszcze na koniec. Dawid Tatara, Kaczorek, zapytaj Julii, czy pamięta chłopaka, co miał ściankę do wywiadów przed ostatnimi derbami w Rzeszowie Starnowym? Przekaż, że pozdrawia. Pozdrawiam tak, do ciebie. Pamiętam. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo serdecznie. Patryk już tutaj czuje pismo nosem. To tyle od nas. Zamykamy tego laptopa. Dziękujemy bardzo serdecznie, że byliście z nami na czacie, za ten aktywny udział, za te 300 łapek w górę, tę bardzo dobrą oglądalność. Piotr Kaczorek, kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo z nami i byli z nami również. Mateusz Puka, WP Sportowe Fakty. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Julia Pożarlik, Kanal Plus Sport. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I Patryk Malitowski, jeszcze z Koprem, ale czy ten Koper utrzyma się do gali PGE Ekstraligi? Bardzo szczerze mówiąc wątpię. Na razie Patryk, dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, ja przyjadę przed galą jeden dzień i zrobimy tą fryzurę. Także obiecuję Państwu, będą zdjęcia, nagrania. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Proszę trzymać kciuki za Piotra Kaczorka. Tak, dziękuję bardzo. Za Patryka Malitowskiego również, za Julię Pożarlik również, za Mateusza Puka również. Życzę Tobie, Mateusz, więcej takich tematów jak w ostatnim czasie, bo ten wywiad był naprawdę porywający. Piotr Kaczorek, kłaniam się nisko raz jeszcze. Dziękuję Państwu bardzo za to, że byliście z nami i do usłyszenia, pewnie do zobaczenia za tydzień, ale już w innym składzie, w Kolegium Żużlowym o 20 w środę, jak zawsze. Do zobaczenia, dobranoc.
Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.